Dobry wieczór wszystkim. Cześć, witam Was, Paweł Paszkiewicz. Ponownie po prawie dwuletniej przerwie zapraszam Was wszystkich na webinar dotyczący cyfrowej okluzji, cyfrowej rejestracji zwarcia. Oczywiście to jest część tematu, więc tak jak zwykle będę chciał Wam poopowiadać przy okazji o takich perypetiach, jeżeli chodzi o okluzję, zwarcie i o pełnych przykładach prac u moich pacjentów. Czyli będę chciał jedne i drugie rzeczy wplacać w jedną całość. Długo się dosyć przygotowywaliśmy do tego webinaru, ponieważ tak jak wcześniej wspominałem, spalił nam się komputer i wszystko trzeba było zaczynać od zera. Wszystko leci dzisiaj na żywo całkowicie, więc mam nadzieję, że jak zaczęło lecieć, to poleci do końca, więc mam nadzieję, że nam się tutaj wszystko uda. Mamy tu różne rekwizyty. Tutaj, jak widzicie, będę chciał Wam pokazywać także różne rzeczy. Jakbym mógł poprosić o scenę z rekwizytami. Powiększamy i rekwizyty. I łuk cyfrowy, twarzowy, który będę Wam chciał pokazać. Będziemy sobie skanować. Mamy artykulatory, pracę na implantach. Bardzo ciekawe rzeczy, takie jak smart flagi. To też będę chciał później Wam zeskanować te smart flagi. Tak więc myślę, że możemy zaczynać. Wracamy. Ja chciałem zacząć od takiego slajdu a propos rejestracji zwarcia. I chciałem się Was zapytać, pokazując to zwarcie, które widzicie tutaj cyfrowo. Skanujecie pacjenta. To jest dokładnie ta pacjentka, którą Wam tutaj pokażę, bo będziemy się jeszcze nad nią tutaj zastanawiać. Skanujecie, rejestrujecie zwarcie. Technik dostaje w egzokadzie zarejestrowane zwarcie. Skany góry i dołu. No i jaki dostajecie telefon? Panie doktorze, proszę powtórzyć zwarcie, gdyż to zwarcie najprawdopodobniej zeskanowane jest nieprawidłowo. Wy oglądacie ten skan, czy dostajecie takie zdjęcie, które tutaj właśnie widzicie na tym ekranie. Oglądacie, myślicie sobie, kurczę, no cztery punkty kontaktu, no przecież ten pacjent, nie wiem, to ten skaner coś nie do końca chyba dobrze skanuje. I teraz moje pytanie, czy to zwarcie jest zeskanowane dobrze, czy też nie. Więc będziemy brnąć przez te wszystkie nasze kroki, pomysły, rzeczy, które chciałem Wam przekazać i wiedzę, którą zbierałem przez wiele lat na temat cyfrowej rejestracji zwarcia. Oczywiście to wszystko w skanerach się zmieniało, oprogramowanie jest coraz nowsze, lepsze i ma inne procedury i protokoły i tym wszystkim chciałem się z Wami dzisiaj podzielić. Także oczywiście, no, jak wygląda nasz cały gabinet cyfrowy, no, posiadamy w gabinecie różnorakie urządzenia i dzisiaj ten webinar będę chciał, żeby był też taki bardziej kompleksowy, czyli będę chciał poopowiadać o różnych urządzeniach, o skanerach, o cyfrowym aksjografie, troszeczkę wspomnę o projektowaniu uśmiechu przy okazji przykładów pacjentów, o których będziemy rozmawiali. Natomiast no, przede wszystkim chciałem się skupić na okluzji, na zwarciu. Jako tutaj ciekawostkę chciałem pokazać urządzenie cyfrowe aksjograf, który posiadam. To jest akurat Mojo. Zobaczcie, jak takie urządzenie może dać do myślenia pacjentowi. Zobaczcie, tutaj jest ząb 3.7, który całkowicie zaburza nam prowadzenie sieczne, całkowicie zaburza nam okluzję. Zobaczcie na wykresy prowadzenia siecznego, jaka jest tutaj dewiacja podczas tego prowadzenia i tak naprawdę rozmawiając z pacjentem, pokazując i werbalizując mu problem, który się tutaj znajduje, no tutaj od razu widać, że ta siódemka jest do ekstrakcji lub do chirurgicznej intruzji, do ortodontycznej intruzji. No, różne metody możemy tutaj obrać leczenie, natomiast pacjent już dokładnie widzi, co tutaj się dzieje. Także ta ekstrografia no też mi otworzyła wcześniej oczy. Ja teraz tutaj, jak widzicie na tym filmie, pacjent praktycznie gryzie w podniebienie, w brodawkę przysieczną, natomiast tu widać przy tych ruchach, że to jest za szeroka koperta funkcjonalna, tak? Pacjent kłapie nam dookoła i ściera zęby, więc to też wszystko jest na tej aksjografii widoczne i w momencie, kiedy chcemy naświetlić pacjentowi problem, czy chcemy przeanalizować pewne okluzyjne rzeczy, to taka aksjografia jest w stanie nam pomóc. I tak jak właśnie mówię, no takie niby nic, a dla mnie to był całkowity game changer w sytuacji, kiedy mamy skaner. Bo aksjografia aksjografią to jest już urządzenie, powiedzmy, jako tako dodatkowe, nie tanie, które także się przydaje, ale czy na dzień dobry w stomatologii cyfrowej niezbędne? No raczej nie. Z pomocą nam przychodzą różne możliwości, jeżeli chodzi o skanery i skanowanie wielokrotne skanowanie zwarcia, czy kilka zwarć możemy zeskanować podczas skanowania
jednego konkretnego przypadku u pacjenta. Czyli mamy skan góry z dołem i zobaczcie, tak jak tutaj, przychodzi do nas pacjent i my jesteśmy w stanie zarejestrować mu 5 zwarć na tym samym modelu. Rejestrujemy relację centralną, rejestrujemy maksymalne zagłuskowanie, takie nawykowe, z którym ten nasz pacjent przychodzi, czyli o tym, o czym wspomniałem na samym początku, prowadzenie głowy lewe, prawe i protruzje. Czyli to jest jakby protokół, który my używamy u siebie. No też mój postulat do producentów skanerów jest taki, że chciałbym troszkę więcej, chciałbym zarejestrować okluzję centralną i może jeszcze drugą relację centralną, czy jakąś tam inną relację, która by mi się przydała, czyli 6-7 zwarć byłoby super, ale natomiast jak ja to puszczę jeszcze raz, to zobaczcie, przychodzi do Was pacjent i nieświadomy problemów, pacjent, który, nie wiem, chciałby licówki w przednim odcinku i w tym momencie, kiedy Wy mu pokazujecie, co tutaj się dzieje, jaki tu jest nadzgryz, tak, w zębach dolnych, jak bardzo są mocno starte, intrudowane siekacze, przepraszam, trzonowce dolne, jak krótkie są te zęby, nie ma tam praktycznie możliwości założenia koron i tak dalej, więc możemy z pacjentem w odpowiedni sposób werbalizować i rozmawiać, więc w takim momencie, kiedy pacjent zaczyna to widzieć, a gwarantuję Wam, że jak zacząłem w ten sposób pracować, pacjenci widzą dużo więcej, dużo bardziej podchodzą do planów leczenia precyzyjnie, dużo więcej rozumieją i podejmują bardziej racjonalne decyzje, albo w ogóle je podejmują, tak? Albo odstępujemy od takich karkołomnych planów leczenia, które życzyliby sobie pacjenci, tylko właśnie im przedstawiamy różne przeszkody właśnie dzięki tego typu rzeczom. No i wracając, no co my możemy teraz zrobić w skanerach? Jeżeli właśnie zaczęliśmy już rozmowę o okluzji, zaczęliśmy rozmowę o relacji centralnej, to od razu tutaj przykład pacjenta, taki, który mi się nasunął, bo to jest pacjent akurat z wczoraj. Tak sobie pomyślałem, jak zrobić, że pacjent w trakcie, czy po szynoterapii, po zakończonej szynoterapii, po ustawionej już w ortopedycznej pozycji żuchwie, chcielibyśmy tą relację zatrzymać. Więc w odpowiedni sposób, jeżeli my sobie przygotujemy taką szynę, którą tutaj widzieliście u pacjenta, jesteśmy w stanie tak pomanipulować skanerem, żeby tą relację, którą widzicie tutaj, zeskanować. To jest zeskanowana relacja centralna pacjenta po szynoterapii, czyli dokładnie pozycja żuchwy wygodna, ortopedyczna, w której pacjent chce, nasz pacjent chce funkcjonować. Więc jak widzicie tutaj, ja przy tej szynie wyciąłem takie dwa okienka, ponieważ skanery mają pewne procedury skanowania. Skanery, jak skanują relację zwarciową, co Wam pokażę troszeczkę później w trakcie skanowania, albo może jeszcze teraz, bo już mam tutaj taki model przygotowany, więc ja bym poprosił, żebyśmy przyłączyli na scenę ze skanerem przy okazji. Tak jest. O, zobaczcie, w Dexisie akurat procedura skanowania jest taka, że powinniśmy zeskanować lewą stronę, prawą stronę i zęby przednie, bądź ja skanuję kieł w kieł, czyli ja robię 4 takie cząstkowe zwarcia, z których skaner uśrednia sobie jedno zwarcie duże. Ale co chciałem tutaj przez to powiedzieć, jeżeli weźmiemy sobie zwarcie, jeżeli weźmiemy sobie zeskanowane jakby cząstkowe zwarcie, powiedzmy ze strony prawej, to skaner ma taką procedurę, czy taki algorytm, że on wykrywa szyjki zębów i on podczas skanowania tych szyjek zębów mierzy sobie odległości i wtedy składa te skany razem ze sobą, czyli nie skanujemy Dexisem wzdłużnie, nie skanujemy tylko po zębach, generalnie w większości skanerami nie skanujemy wzdłuż zębów, tylko wykonujemy takie pionowe ruchy po to, żeby skaner wyłapał nam szyjki zębowe. Stąd problemy są ze skanowaniem głębokiego nagryzu, ponieważ skaner, jeżeli nie widzi szyjek zębowych, nie widzi zenitów i widzi tylko dziąsło, no to bardzo trudno jest mu to zrobić. Stąd, jak przełączymy się z powrotem na prezentację, bardzo proszę, to stąd, jak widzicie, wycięte są tutaj okienka, po to, żeby skaner właśnie widział szyjkę górnego zęba, szyjkę dolnego zęba i bez problemu jesteśmy w stanie to zeskanować, tak jak widzicie to na filmie. To jest dokładnie ten pacjent, u którego skanowałem. Góra, dół, szyjka w szyjka. Jak widzicie, mimo iż założona jest szyna, to z tą szyną nie ma żadnego problemu, żeby taki skan wykonać. Tutaj akurat wykonałem tą procedurę lewo, prawo, przód, czyli tak jak sobie życzy producent, więc też Wam rekomenduję, obojętnie jakiego skanera nie używacie, wykonujcie procedurę rejestracji zwarcia zgodnie z zaleceniami producenta. Dexis życzy sobie lewo, prawo, środek, Shining życzy sobie lewo, prawo i to tylko też malutko pionowo po obu stronach. Sirona życzy sobie jednym ruchem płynnym zeskanowanie, aż złapie w całości zwarcie. Inne skanery, Medit życzy sobie lewo, prawo, tak samo Trishape i tak dalej. No, ale trzeba o tym pamiętać, bo jeżeli będziemy skanować inną metodą w stosunku do innego skanera, no to niestety tych rezultatów dobrych mieć nie będziemy, a to jest najważniejsza rzecz. Jeżeli tutaj polegniecie, w tym momencie, na samym początku, no to wszystko, co będziemy wykonywali dalej,
też nie będzie obarczone ryzykiem, będzie obarczone błędem i wszystko leży po prostu. Więc to jest jakby kluczowa, najważniejsza rzecz, na którą ja poświęcam dużo czasu i staram się właśnie nie oszczędzać czasu w tym momencie. I teraz zobaczcie, jeżeli ja dysponuję kilkoma zwarciami, które mogę zarejestrować na jednym skanie, to co tutaj się ciekawego u naszego pacjenta wydarzyło? Ja zarejestrowałem pacjenta w relacji centralnej i to jest relacja na szynie, czyli ta wysokość zwarcia, którą widzicie, ta relacja między łukami zębowymi jest na szynie, która była u pacjenta po fizjoterapii i szynoterapii. Tutaj pacjenta po prostu puściliśmy swobodnie. Pacjent w tym momencie dostał tylko taką platformę i powiedzieliśmy, że może sobie zagryzać jak chce. I w tym momencie stracił całkowicie percepcję. Więc w momencie, kiedy my chcemy, powiedzmy, zmienić tą wysokość zwarcia, chcemy pacjenta wprowadzić w rotację, no to trzeba użyć jakiejś manipulacji. Czy manewr Dawsona, czy manewr Rota. Tutaj akurat użyliśmy manewru Rota. Tutaj koleżanka mi pomogła, Natalia. Pozdrawiam serdecznie, może nas ogląda. Więc wykonaliśmy tutaj, Natalia wykonała manewr Rota na platformie deprogramatora. I co tutaj się okazało? Zobaczcie, jest szyna, jest tutaj w manewrze Rota troszeczkę na platformie zmieniona wysokość zwarcia, ponieważ ja to zwarcie chciałem troszeczkę obniżyć, ale jak zobaczycie tutaj, to tutaj żuchwa jest w rotacji. I nie trzeba cyfrowego kondylografu, wystarczy nam skaner, który rejestruje kilka zwarć, żebyśmy byli w stanie to ocenić. Jeszcze raz, popatrzcie, tutaj ta żuchwa się tylko rotuje, czyli mamy relację centralną i rotację żuchwy, nie ma translacji żuchwy, więc jesteśmy w dobrym punkcie, bo w sytuacji, w której jeszcze raz wrócę do tamtego skanu, jesteśmy tutaj, mamy relację centralną i jeżeli pacjenta gdzieś tam w dowolne miejsce puścimy, akurat wybrałem takiego pacjenta, bo to jest bardzo trudny pacjent. Większość pacjentów na platformie po szynoterapii zagryzłaby po prostu w danym miejscu, byłby ten ruch powtarzalny. A tu zobaczcie, pacjent w tej sytuacji ciach. I gdybym ja zostawił taką relację i dobudowałbym tutaj walksupy i chciałbym stworzyć na tą protetykę i zrobiłbym później zdjęcie stawów, no to nie byłoby do końca prawidłowo, bądź pacjent w momencie, kiedy dostałby pracę protetyczną, stwierdziłby, że mi jest niewygodny, bo jak w tej tutaj pozycji ustalimy i zrobimy, odbudujemy zęby, no to ten pacjent będzie miał wtedy te zęby spychane do tyłu, nie tak jak tutaj, bo tutaj mamy tego miejsca więcej. Więc mi będzie potrzebna u pacjenta właśnie taka relacja. Więc zarejestrowaliśmy sobie taką relację, no i tutaj jeszcze dopowiem do końca, bo tutaj u pacjenta będziemy całą górę zmieniać, więc no oczywiście były stare korony, więc też Wam rekomenduję zrobić tak, jak ja tutaj zrobiłem. Nie na tej wizycie, nie robimy całej preparacji, tylko tu na przykład była korona jedynki. I też jest bardzo duża, bardzo fajna ciekawostka, dlatego to tutaj też wplotłem, ponieważ teraz jest bardzo szeroka dyskusja na temat verti preparacji, to jeszcze raz tutaj wrócę. To jest verti preparacja stara, wykonana, czy verti nieświadoma verti powiedzmy, wykonana 30 lat temu, może nawet i więcej. I zobaczcie, jak ja zdemontowałem tą koronę. Taki bardzo ciekawy mamy krzyżakowy bań, nie wiem jak to nazwać. Bardzo fajny przyrząd do ściągania, jeżeli ktoś go nie zna, to polecam. Do ściągania koron, rozwiercamy sobie koronę takim diamentowym krążkiem. Jeden ruch, ciach, podważamy i korona nam bez problemu schodzi. Tutaj wykonałem, jak ściągnąłem tą koronę i specjalnie zrobiłem skan, żeby Wam to dzisiaj pokazać. Akurat pacjenta miałem wczoraj z takiej ciekawości. Użyłem tylko piankę Alustat do takiej powiedzmy chemomechanicznej retrakcji, którą chciałem wykonać na moment. I zobaczcie tutaj taki filmik, który nagrałem, bo w skanerach też mamy dodatkowe fajne oprogramowanie, czyli poprawiłem troszeczkę tą preparację i mogliśmy sprawdzić, jakie mamy tutaj podcienie w tym zębie. To nawet nie chodzi o samą równoległość filaru, gdyż no, był oszlifowany wcześniej, jak był oszlifowany. No, ja starałem się bardziej te ścianki urównoleglić, ale tutaj puszczę Wam to jeszcze raz. Zobaczcie tutaj też, jak zęby są trójkątne i my byśmy chcieli ładne profile wyłaniania zrobić, to też musimy sprawdzić, czy nie ma podcieni w miejscach, gdzie są punkty styczne, bo ja wtedy, kiedy mam tych podcieni za dużo, no to na pewno sobie te punkty styczne bym rozszerzył po to, żeby ta korona miała ładny tor wprowadzania i byłbym w stanie profilami wyłaniania zamknąć u pacjenta trójkątne przestrzenie pomiędzy, bo zobaczcie, tutaj są te zęby dosyć mocno trójkątne, więc w sytuacji, kiedy ja bym chciał dobrze te przestrzenie pozamykać, no to niestety filary muszą być, jakby punkty styczne muszą być równoległe po to, żeby profile wyłaniania ładnie nam tutaj wyszły. Ale to wszystko sobie możemy ładnie zrobić. No i teraz już kończąc, zabezpieczając tego pacjenta, to też, też zostałem przy verti preparacji, też ostatnio pozdrawiam kolegów, u których miałem przyjemność być na wykładach. Z Maćkiem Czerwińskim właśnie rozmawialiśmy na temat verti, na temat tworzenia koron. No to tak sobie pomyślałem, to też wrzucę taki slajd. Zobaczcie, tu korona jest zaraz po wyciągnięciu, zdjęciu pod Luxa Tempu DMG z oszlifowanego, wypreparowanego kikuta. Ja sobie robię tak, że bardzo często biorę taki bardzo mocno zapływający, akurat tu jest Clearfield Majesty
o takiej bardzo wysokiej zapływalności, wklejam go sobie tutaj w okolice przyszyjkową zęba, żeby to miejsce wygładzić, zagładzam na ostrze noża i tak naprawdę ta korona tymczasowa powinna wyglądać w ten sposób. To nawet całkiem nieźle widać. Słuchajcie, 30 lat zmontowałem koronę, która powiedzmy nie była idealna, porcelana na stali, ale ten profil wyłaniania po tej 30-letniej bezschodkowej preparacji był całkiem przyzwoity. Tą koronę tymczasową w ten sposób zrobiłem. To jest wypolerowane na polerce do protez, więc jak macie DMG Luxa Temp, oczywiście tak tutaj napisałem, też da się go tak wypolerować, a im bardziej wypolerowana praca tymczasowa, zauważcie jak się zachowuje PMMA, jak się profilują tkanki po PMMA, a jak się profilują po nie do końca dobrze wypolerowanym bizakrylu, takim na przykład jak Luxatem czy innego tego typu materiału, jakiś struktur czy inne rzeczy. Więc bardzo, bardzo dużą rolę przywiązuje do tego, żeby ta granica preparacji była gładka, profil wyłaniania był odpowiedni, w odpowiedni sposób podpierał tkanki i wszystko tutaj być na ostrze noża, wygładzone i to wtedy bardzo ładnie się nam wygoi. No i jeszcze nie można zapomnieć o tym, że jak tą koronę pacjentowi damy z powrotem, zobaczcie jaka frykcja, to jest bardzo fajna, te korony świetnie siedzą, no i też trzeba dostosować i tą szynę do momentu dokończenia tej naszej protetyki pacjentowi zwróciłem. Wszystkie ruchy w szynie są swobodne, pacjent jest uwolniony i będziemy kontynuować dalej naszą protetykę. Więc wracając do tego mojego game changera, którego wy tutaj widzicie, niby nic, a taki właśnie dla mnie game changer, czyli tutaj zobaczcie kolejny pacjent. To jest pacjent, który przyszedł po szybką naprawę estetyki. 20-latek, który gdzieś tam miał brać udział w jakimś filmie i nagle sobie przypomnieli wszyscy, że to może zrobimy poprawę estetyki, bo tutaj zaraz rozpoczynamy zdjęcia. I w tej sytuacji nawet, z tego co wiem, był pomysł taki, żeby usunąć tego kła po lewej stronie, więc oczywiście jak usiedliśmy z rodzicami, zaczęliśmy rozmawiać, zaczęliśmy pokazywać, co tutaj się dzieje, jakie są problemy. Tutaj jeszcze nie ma tomografii, ale w tomografii jeszcze są zawężone drogi oddechowe, polipy i inne rzeczy. To dzisiaj nie będę się w to zagłębiał, nie mam na to czasu. Natomiast wiecie, jeżeli pacjent to widzi, co tutaj się wyprawia z tymi zębami, zobaczcie jak wyglądają prowadzenia. Tutaj nie ma prowadzeń kłowych, to są prowadzenia grupowe, to jest wszystko zaburzone. Jest pacjent bardzo mocno dysfunkcyjny. I tu jak widzicie, tutaj tymi zwarciami sobie żongluję, przestawiam jedno za drugim i wtedy ci ludzie zaczynają to widzieć. Wtedy widzą i sobie zaczynają zdawać sprawę z tego, kurczę, jednak może nie będziemy robić szybkiej protetyki ekstrakcyjnej czy inwazyjnej, może jednak się zastanówmy nad tym, czy poprowadzić to leczenie w taki, a nie inny sposób, żeby gdzieś tam przez tą drugą część życia porządnie funkcjonować, bo ja sobie nie wyobrażam tutaj, że usuwamy kła 2-3 i zaburzamy całkowite prowadzenie u pacjenta, więc tak jak widzicie tutaj, tak to wszystko wygląda. Te różne wysokości zwarć są nam potrzebne też do takiej pracy dla nas. To nie jest tylko werbalizacja dla pacjenta, ale jak widzicie też tutaj podstawowa procedura, przychodzi nasz pacjent, badamy pacjenta, robimy wszystkie podpunkty naszej cyfrowej konsultacji. Widzicie tutaj tak samo mamy prowadzenia, mamy relację centralną i tutaj zobaczcie jak skany odwracamy, bo tak gorąco Was zachęcam, że jak zeskanujecie tego naszego pacjenta, to odwróćcie ten skan i zobaczcie tak jak tu widzicie w środku. Takie jest zwarcie tej naszej pacjentki. Tak? To nie jest źle wzięte zwarcie przez nas. To nie jest błąd skanowania, tylko po prostu ta nasza dysfunkcyjna pacjentka tak zagryza. My jesteśmy w stanie to zobaczyć wtedy, kiedy ona jeszcze jest na fotelu. No i oczywiście na tej podstawie możemy zacząć planowanie. Tak jak widzicie tutaj, tak, relacja centralna, maksymalne zagłuskowanie, prowadzenia sieczne, prowadzenia kłowe i rozmawiamy z pacjentem, analizujemy. I zobaczcie, tutaj pacjentka, jak widzicie, dysfunkcja. Te czerwone kalki, te czerwone punkciki, które przegryzają się z tymi przegryzieniami na skanie, to zaraz będę tłumaczył, skąd to się bierze i co nam to daje, jak bardzo nam to może pomóc. I to jest pacjentka, zobaczcie, z nawykowym zwarciem, pacjentka bólowa, która nie toleruje takiego zwarcia, jest spięta mięśniowo, budzi się w nocy i tak dalej, więc po szynoterapii to wygląda tak. I piękno stomatologii cyfrowej jest takie, że zobaczcie, to jest ten sam skan przywołany po szynoterapii, tylko z poprawionym zwarciem. I my te dwa zwarcia jesteśmy w stanie obok siebie zarejestrować i naprawdę nam to dużo daje, bo teraz zobaczcie, pacjentka już nie jest bólowa, jest w ortopedycznej pozycji żuchwy, tylko jak tutaj się przyjrzymy, to co tutaj byłem w stanie zarejestrować, bo skanerami według odpowiednich technik jesteście w stanie to zrobić, to jest okluzja centralna. Dla mnie jakby to jest moment bardzo ważny, bo ja bym chciał też dodatkowy podpunkt mieć w możliwości skanowania, czyli to szóste zwarcie, którego nie mam, jako okluzja centralna, bo z perspektywy protetyka, zobaczcie, to jest pierwszy punkt kontaktu na siódemce, czyli mamy dysfunkcyjną pacjentkę, która po prostu jak zamyka to się, to tutaj dotyka, tak, ciach, mamy pierwszy punkt kontaktu,
I mamy wszędzie przestrzeń. Ona chce funkcjonować w takiej pozycji, więc tą przestrzeń trzeba wypełnić. Więc jak to zrobić? Tutaj mamy też, akurat wziąłem analogicznego pacjenta. Jest tutaj pacjent po szynoterapii, czyli okluzja centralna nie równa się maksymalnemu zagłuskowaniu, ale tu już jest okluzja centralna na jednym z zębów. I teraz tą przestrzeń trzeba jakoś zagospodarować ortodontycznie, tak? Czyli na przykład dostarczamy pacjenta w takiej pozycji do naszego ortodonty z jednym punktem kontaktu i prosimy, żeby ortodontycznie zrobił nam maksymalne zagłuskowanie, tak? Ze wszystkimi prowadzeniami i tak dalej. Bądź tu w tej sytuacji, w której był pacjent, z różnych przyczyn, tutaj jakby leczeniem tymczasowym, pośrednim było to, żebyśmy wypełnili tą przestrzeń kompozytami, tak? Czyli to była taka redukcyjna, addycyjna ekwilibracja u pacjenta, więc tą przestrzeń zagospodarowaliśmy kompozytami. I znowu, zarejestrowany skan, ten sam, z tylko wyciętymi powierzchniami, powtórzony kilka miesięcy później po szynoterapii, jesteśmy w stanie, tak widzicie tutaj, ciach, złożyć tego pacjenta w odpowiedni sposób i teraz relacja centralna w tym momencie równa się maksymalnemu zagłuskowaniu, więc tutaj praktycznie, no oprócz tego zgryzu otwartego, który tutaj z różnymi spowodowany czynnikami, bo to było leczenie ortodontyczne, inne takie rzeczy, także wszystkie zęby boczne od 3 do 3 są w maksymalnym zagłuskowaniu, no tutaj pacjent wymaga reorto, nie wiem, kolców na języku czy innych rzeczy, no jest to cała masa rozwiązań, które możemy tutaj zrobić, natomiast chodzi o to, żeby go ustabilizować i tak jak widzicie tutaj pacjent akurat był dzisiaj na wizycie kontrolnej, 16 miesięcy temu wykonaliśmy to leczenie, to jest zdjęcie z dzisiaj. I tak to mniej więcej wygląda, no namawiam na reorto, zobaczymy co z tego dalej będzie. Więc wracając też do naszej pacjentki, to jest taki jakby cały protokół zdjęciowy, no, o którym szerzej rozmawiamy na naszych kursach, które tutaj prowadzimy w Polanicy. To jest jeden z elementów naszej cyfrowej konsultacji, czyli nagrywamy film, robimy odpowiednią ilość zdjęć w odpowiedni sposób według naszego protokołu, którego ściśle się trzymamy i na tej podstawie robimy potem projekt uśmiechu. I ten projekt uśmiechu trafia do laboratorium. To zdjęcie nie jest przypadkowe. To zdjęcie nazwaliśmy Photo DFA. Szerzej o tym może powiem w kolejnych webinarach, na moich wykładach, bądź na moich szkoleniach. Bardzo szeroko omawiamy ten temat, gdyż to zdjęcie załatwia nam tak naprawdę i estetykę, i umiejscowienie tego całego modelu na podstawie zdjęcia, z modelu skanu w artykulatorze w odpowiedniej relacji. Więc tak to mniej więcej wygląda. Tak to wygląda, jak my pracujemy bez posiadania kondylografii, ale tutaj, tak jak widzicie, posiadałem jeszcze kondylograf. Nasza pacjentka była zarejestrowana już po szynoterapii. Wykonywała tutaj akurat te wszystkie ruchy, które były nam potrzebne w naszym kondylografie. Dołączyliśmy jeszcze do kondylografii skany z naszej tomografii i tutaj widać akurat jej prawdziwą oś obrotu żuchwy, czyli hinge axis, ponieważ ta hinge axis jest komputerowo wyznaczana przez nasz cyfrowy aksjograf, więc w momencie, kiedy ja bym chciał obniżać, podnosić zwarcie u tej naszej pacjentki, to podnoszenie czy obniżanie zwarcia będzie nie tak jak w artykulatorze według arbitralnych wartości uśrednionych, tylko będzie według prawdziwej hinge axis osi obrotu żuchwy naszej pacjentki, więc w sytuacji, w której ja u niej chciałem zrobić mock-upy, znaleźć miejsce, no to podniosłem ją według hinge axis, zrobiliśmy mock-up całej góry, mock-up dołu od 3 do 3, no i chcąc wykorzystać wszystkie prowadzenia, wszystko zostało zaprojektowane zgodnie z rejestracją według cyfrowego kondylografu, według Mojo. I jak widzicie, prowadzenie sieczne, prowadzenie kłowa, estetyka, mock-up górny i dolny jest u pacjentki założony i teraz w sytuacji takiej, czy jeżeli pacjentka takie rzeczy akceptuje, no to leczymy się dalej. Tu akurat w tej sytuacji było to zaakceptowane, ale tutaj, żebyśmy doszli z punktu A do B nieinwazyjnie, zaproponowaliśmy leczenie ortodontyczne, a nie protetyczne. Więc pacjentka jest w fazie leczenia ortodontycznego i potem zobaczymy. Może i wystarczą bezpreparacyjne kompozycje, może zrobimy coś innego. Ja jestem zwolennikiem leczenia minimalnie inwazyjnego. Tutaj oczywiście film, mock-up, zdjęcia, czy motywacyjny, no ja raczej, tak jak widzicie tutaj, to jest mock-up motywacyjno-funkcjonalny. Dla mnie te mock-upy motywacyjne, jakby no, nie bardzo mam czas, żeby motywować tylko i wyłącznie pacjentów. Ja już wolę zrobić taki mock-up funkcjonalny i rzeczywiście no, jeden etap jesteśmy szybciej do wykonania ostatecznej pracy u pacjentów. Ale żeby to wszystko funkcjonowało, to musimy być poukładani. Znaczy ja byłem taki poukładany, jak jestem teraz przez te ostatnie ileś lat wstecz, a lat pracuję 20, no myślę, że przez te początkowe lata byłem mocno niepoukładany. To wszystko, co mówię, to tak sobie, nie wiem, mówię z lekkością, że robimy to czy tamto i to nam wychodzi, no zajęło mi bardzo wiele lat, żeby do tego dojść, a motywacją do tego było to,
żeby przestać robić freestyle. Jak wiecie, jestem fanem jeżdżenia na desce, pływania na desce, więc troszeczkę tu wplotę dygresji na temat freestylu czy braku freestylu. Więc pytanie, jeżeli chodzi o stomatologię, czy w ogóle o freestyle sam w sobie, ile freestylu jest we freestylu? Bo tak naprawdę we freestylu to nie ma za dużo freestylu. Jak widzicie tutaj, tutaj już trzeba się bardzo mocno skupić, nauczyć i wcześniej sobie pomyśleć, co robić i jak to wszystko zrobić i zaplanować. No, ale jak pojawia się w tym nie freestylu, troszeczkę freestylu, bo oczywiście w profesjonalnym, w cudzysłowie freestylu, czyli w zawodowym jeżdżeniu, nie wiem, w sportach ekstremalnych, uprawianiu sportów ekstremalnych, no też zdarzają się powikłania. Tutaj powikłaniem była stygmata zegarkowo-snowboardowa, więc takie rzeczy niestety się zdarzają. Natomiast no, moi bliscy bardzo, bardzo się cieszą w momencie, kiedy, Boże Paweł, kurczę, jest ta zima w tej Polanicy, w której mieszkasz i jak już się robi lato. Bardzo, bardzo się z tego cieszą, szczególnie moi koledzy kiedyś z zespołu się cieszyli, bo zawsze w zimie musiałem sobie coś zrobić, na przykład, nie wiem, nie byłem w stanie im pomagać nosić sprzętu, bo cały czas byłem poobijany, więc przychodzi lato, wszyscy są zadowoleni, Boże Święty, już nie będzie tej zimy, nie będzie snowboardu, nie będzie sobie robił krzywdy, ale oczywiście teraz znowu znalazłem sobie nowy sport na lato i mogę dalej robić sobie krzywdę w lecie. Nawet dostałem taką specjalną czapeczkę, którą tutaj widzicie. Co ja tu wam chciałem pokazać? Kolega namówił mnie na jazdę na wakeboardzie, więc mając jakieś pewne umiejętności nabyte, jeżeli chodzi o snowboard, to wstawił mnie tam ten wakeboard, no i pokazał mi, jak wykonać pewne triki, że ja te triki znam od lat. Jak się tu dobrze przyuważycie, to ta deska, na której ja tutaj przeskoczyłem sobie, to nie jest deska wakeboardowa, jest to deska snowboardowa. Więc dla mnie to było dosyć mocno naturalne, że z jednego sportu wszedłem w drugi. Bardzo niewiele się to różniło, ale to jest procedura, to nie jest freestyle. Dlatego wyszło mi to dosyć szybko. Natomiast też chcę wam powiedzieć, że w momencie, kiedy wchodzicie w coś nowego, zaczyna wam się wydawać, że wam się to udaje, to musimy być dosyć mocno czujni, bo jak we wszystkim w życiu, to wpadamy w taki mocny pik czasami. Dostajemy sprzęt, wszystko się udaje, super, jedziemy dalej, pik. Kończymy studia, 2-3 lata po studiach, właśnie tu jesteśmy, tak? Biegniemy do apteki, wypisujemy receptę tutaj, żeby wszyscy widzieli, że jesteśmy lekarzami. No to jest, aż mi było wstyd, bo tak robiłem kiedyś. Także jak zaraz skończyłem studia, miałem taki momencik, że gdzieś wszedłem w tutaj, ale jak zaczęło się wszystko sypać, no to pojawiło się to wszystko coraz dalej. I tak samo jest ze stomatologią, tak samo jest ze sportami ekstremalnymi. Więc ja tutaj znowu wpadłem w jakiś dziwny pik, bo kolega nauczył mnie takiego triku, to się nazywa backroll, i stwierdziłem, że jak ja już się nauczyłem takiego triku, obróciłem się o 360 stopni, to ja może sobie tam jeszcze będę dalej, tak? Nie cały sezon jeżdżę, nie mam w ogóle obycia, tu już coś zaczyna wychodzić, próbujemy, to ja już teraz się wyłączę, bo tutaj będzie mistrz mówienia. O Jezu. No i tu już było żółte światełko, natomiast tutaj nastąpiło czerwone światełko. O Jezu, no właśnie. Też dostałem wspaniałą koszulkę. Oczywiście plus bycia dentystą to jest możliwość wykonania sobie tomografii bez czekania na SOR-ze. Tak też zrobiłem. No i co się okazało? Dwie kości śródstopio złamane na tamtym oto ostatnim filmiku, który widzieliście. Więc całkowicie nieodpowiedzialnie podszedłem do tematu. I to jest ta analogia, tak? Więc tutaj musimy być czujni, żebyśmy troszeczkę więcej czasu poświęcili na pewne rzeczy, nabyli więcej doświadczenia, mimo iż wydaje nam się, że pewne rzeczy już umiemy albo już mamy przerobione. Więc taka tutaj właśnie dygresja odnośnie właśnie też sprzętu, bo to niekoniecznie jest tak zwany pik zajebistości naszej własnej, ale to też chodzi o technologię. Tu akurat odniosę się do skanerów. Dostałem skaner i wydawało mi się, że jest super, 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 a tu był taki moment, że ten skaner wylądował w szufladzie. No i wróciłem do maz wyciskowych. I wiem, że tak bardzo wiele ludzi robi, bo nie zgadza nam się wiele rzeczy, a w szczególności nie zgadza nam się zwarcie. Więc tutaj chciałem wrócić do tego naszego zwarcia. Jak pobrać to zwarcie prawidłowo, żeby nie mieć tych wszystkich innych problemów, które nam się będą spiętrzać. Więc tak jak mówiłem, polegniemy w tym momencie, no to będzie coraz gorzej dalej. I znowu wrócę do mojego pytania. Czy to zwarcie pobrane jest prawidłowo? Czy znowu z laboratorium ktoś zadzwoni i powie, nie, panie doktorze, to jest źle, pobieramy jeszcze raz. Co my tutaj widzimy? Widzimy przegryzienia cztery punkty kontaktu, nie wszystkie punkty kontaktu, to jest nasza pacjentka, dokładnie ta sama, po deprogramacji
po rejestracji w relacji centralnej i po zeskanowaniu. I w momencie, kiedy ja, nie wiem, jakbym prosił szczegóły, powiększenie na szczegóły. Tak jest, tutaj może ten nasz łuk twarzowy, może parę słów o tym później powiem, bo to jest łuk twarzowy analogowy z takim cyfrowym dodatkiem, bo to sobie też skanujemy, nazywa się to Axioprisa i to właściwie jest w sumie całkowicie cyfrowy łuk twarzowy, który możemy przenieść do Exocada w odpowiedni sposób, ale to może troszeczkę o tym później. Jeżeli będziecie tym zainteresowani, to może poświęcimy na to webinar. Więc jeżeli ja mam tą pacjentkę w tej relacji centralnej i pozwolę jej tutaj zagryzać po zdeprogramowaniu, no to tutaj jak zobaczycie i porównacie sobie z tym, nie wiem czy to będzie dobrze widać, ale no nie będzie, ale musicie mi uwierzyć na słowo. Ja, tutaj pojawiły się kalki, czyli co ja zrobiłem? O, właśnie, to wracamy do powiększeń. Tak jest. Bierzemy czerwoną kalkę, czerwoną, bo skaner najlepiej skanuje czerwony kolor. To teraz poproszę powiększenie. Może będzie widać. Wszystko idzie na żywo, więc to różne cuda się mogą dziać. Dobra, ucieknę stąd, więc jeżeli dobrze się przyjrzymy, to faktycznie mamy tutaj ciach, 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 te cztery punkty kontaktu. Dlaczego tak i skąd to się bierze? Funkcjonalnie u pacjenta i powiedzmy cyfrowo, jeżeli chodzi o skanery. Więc skany, jak pewnie już zauważyliście, niektóre oprogramowania są bardzo fajne. Ja bardzo się cieszę, że w Dexisie, w oprogramowaniu Dexisa, czyli kiedyś w CareStreamie, jest taka opcja, że jak zeskanujemy, to możemy sobie zrobić takie przekroje poprzeczne, które wy widzicie tutaj. Więc jak mamy tutaj ten przekrój poprzeczny, to możemy zobaczyć, jak to wygląda między sobą. I teraz zobaczcie, skany jakby przechodzą przez siebie i teraz pytanie, skąd to się często bierze? Czy to jest dobre, czy to jest złe? To jest, uważam, bardzo dobre, bo to przechodzenie jest bardzo minimalne i teraz wam właśnie wytłumaczę, dlaczego. Jeżeli zobaczycie i odwrócicie, do czego namawiam zawsze, bo u mnie to jest jakby odruch wyuczony, czyli kończę skanować zwarcie, robię refining zwarcia, żeby mi się wszystkie częściowe zwarcia poskładały, lewe, prawe, środek, to zależy od skanera. Ciach, odwracam skan i patrzę, co tu się dzieje. I zobaczcie, że one mniej więcej tutaj przechodzą, penetrują przez siebie, co widzicie tutaj z przodu, tak? Dlaczego tak się dzieje? To jest spowodowane tym, że skany minimalnie są w stosunku do siebie przesunięte, przód, tył, czy w każdej płaszczyźnie minimalnie, to jest kilkanaście mikronów, więc kilkanaście mikronów spowoduje minimalne przesunięcie, to jest raz, a dwa, że skanery właśnie mają tą procedurę mierzenia od szyjki do szyjki zwarcia, tak? To teraz wyobraźcie sobie sytuację, że wy skanujecie dwa osobne modele i skanujecie je w ten sposób, który widzicie tutaj. Po czym każecie pacjentowi zagryźć? Jak pacjent zagryza, to ma ugięcie ozębnej najczęściej. Jak ma ugięcie ozębnej, te zęby stają się krótsze, więc ta odległość między jedną szyjką a drugą jest mniejsza. Skaner oczywiście, czy algorytm nie wie, że to są zęby, dla niego to są obiekty. On te obiekty umieści w odpowiednim miejscu, więc skoro one będą krótsze, bo nam się ugnie ozębna 8, 10, 20 mikronów, różnie w zależności od zębów. Zdrowe zęby 8 mikronów razy 2, 16, to jest przecież bezwzględne minimum, a często, jak zauważycie, u pacjentów, którzy mają na przykład turbobajty, są w trakcie orto, skanujecie takiego pacjenta, w momencie, kiedy rejestrujecie zwarcie, tam w miejscu, gdzie jakiś jest turbobajt założony, czy jakaś rozległa rekonstrukcja tymczasowa, bach, macie wielki placek. Dlatego, że ten ząb po prostu jest ruchomy, bo on się intruduje, otwiera pacjent usta, ząb się ekstruduje, skanujecie przy ekstruzji, zagryza intruzja i już macie ten ząb krótszy. W skanach jest złożony i wsadzony w zwarcie dłuższy ząb i stąd jest to przegryzienie. I teraz zobaczcie, dlaczego u tej pacjentki cztery punkty kontaktu. Mamy na razie relację centralną, czyli pacjent jest w relacji centralnej. Zamyka, 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 zamyka tą żuchwę, ciach i teraz jeszcze ma, już ma okluzję, czy ma pierwszy punkt kontaktu i jest dalej w relacji centralnej, czyli jest mu wygodnie, ciach, 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 zamykamy, 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 bach, jest okluzja i jeszcze jest relacja centralna, czyli mamy okluzję centralną, tak? Czyli relacja centralna z kontaktem będzie okluzją centralną. Ale ta nasza pacjentka, którą specjalnie wybrałem, jest pacjentką dysfunkcyjną ze slajdem bocznym. Czyli w sytuacji, kiedy ona zagryzie, znajdzie sobie te cztery tam punkty kontaktu, żeby jakoś funkcjonować, które zresztą nam się nawykowo tutaj odbijają, bo jak prosicie pacjenta, żeby zagryzł i rejestrujecie zwarcie, nie każecie mu, proszę zacisnąć swego maksa, żeby po prostu się złożyło, to ten pacjent dysfunkcyjny, żeby jakoś funkcjonował, znajdzie sobie te 4, 3, 4, jak stół na trzech, czterech nogach punkty kontaktu i będzie w tych czterech punktach funkcjonował, co zresztą widzieliście na slajdzie u pacjentki. I w momencie, kiedy on dotknie do tych punktów kontaktu i zaciśnie zęby, to jemu się zrobi slajd.
u dysfunkcyjnego pacjenta. Czyli tu, jak widzicie, zgryz z jednej strony będzie przewieszony, z drugiej strony może być zgryz krzyżowy, no jakieś dziwna relacja zwarciowa u pacjenta się znajdzie, jak pacjent po prostu te zęby mocno ściśnie. Więc jak technik widzi cztery punkty kontaktu przy zgryzie nawykowym i chcemy go zarejestrować, a wy nie zarejestrujecie tego z wzornikami zwarciowymi, tylko dociśniecie, no to z dysfunkcji pacjent będzie miał najprawdopodobniej jeszcze większą dysfunkcję. Stąd właśnie te zwarcia nawykowe, które rejestrujemy u pacjentów, nawykowe, czyli bez szynoterapii, programacji i różnych czynności, które powodują, że my gdzieś zmierzamy w stronę relacji centralnej, która jest tożsama z maksymalnym zaguskowaniem, nie patologicznym, nie takim bardziej zbliżonym do relacji centralnej i zaguskowania, no to będziemy bardzo często doświadczać takich właśnie rezultatów, ponieważ tutaj te kontakty będą niecałkowite, więc tak jak mówię, że tutaj też oprócz tego, że przygryzienia następuje, no to jest właśnie to zjawisko ugięcia odzębnej, tak? I program to widzi. Więc wracamy do naszej pacjentki, tak? Do tej pacjentki. Cztery miejsca, w których się kontaktuje, ale my dokładnie nie wiemy, co tutaj się dzieje. Więc w którymś momencie, lat X temu, wpadłem na taki pomysł. Oczywiście pewnie nie tylko ja, bo to nie jest jakiś pomysł bardzo, bardzo, bardzo trudny do rozkminienia. I sobie tak pomyślałem, jak zrobić prawdziwą walidację, bo przecież w skanerze, jak zrobicie taki moduł w oprogramowaniu każdego skanera, otwieracie zwarcie, tam jest taka mapa okluzji. Co ta mapa okluzji wam powie? No nic, no powie wam tylko tyle, jaka jest relacja zeskanowanych zębów do siebie. Jak zeskanujemy źle, no to ta mapa okluzji pokaże źle. Wy widzicie jakieś tam wtedy kontakty, widzimy jakieś kontakty, ale nie mamy pojęcia, czy jest dobrze, więc my musimy dokonać walidacji. Czyli zrobić tak, żebyśmy wiedzieli, że jest dobrze. Więc my wpadliśmy na pomysł, że przecież jak pacjent przegryzają mu się te skany w którychś miejscach subtelnie, no to tam będzie subtelnie, znaczy 10, 20, 30 mikronów. Uwierzcie mi, to jest bardzo, bardzo mało. Analogowo bardzo trudno nam dojść do takiej precyzji. Porównywaliśmy przez wiele lat skanów, wiele wycisków i naprawdę ta precyzja jest teraz już bardzo, bardzo wysoka. Więc pacjent nam w tej pozycji odpowiedniej zagryza. Przegryzają się delikatnie te skany, no ale tak coś z czymś trzeba porównać. I zobaczcie tutaj, jak popatrzycie właśnie w środek tego skanu, zobaczcie, jest jak mantra, powtarzam, czyli look inside the scan, odwróćcie skan, popatrzcie. I te przegryzienia nagle zaczynają się pokrywać z taką oto czerwoną kalką. Czyli wy, jak dacie pacjentowi tą czerwoną kalkę, tak? Najlepiej jakiegoś takiego Hanela, którego ja tutaj mam, którego właśnie używałem, 40, bo jest taka niezbyt gruba, bardzo precyzyjna, bardzo ładnie się odbija. Jest trudna w użyciu, bo się mierzwi, co zaraz zobaczycie na kolejnych slajdach. Więc taką kaleczkę, jak dacie pacjentowi, tylko właśnie delikatnie trzeba wsadzić, bo jak widzicie tutaj, to z tych 40 już się 120 zrobiło, więc trzeba ją wcisnąć w odpowiedni sposób. Kładziemy ją na zęby w natural head position, czy w takiej relacji, w której pacjent funkcjonuje na co dzień, prosimy, żeby on zamykał, zagryzał, żebyśmy znaleźli ten jego nawykowy MIP dnia, tak? Czy nawykowy MIP, w jakim on funkcjonuje. Pacjent zaczyna nam zagryzać w nawykowym MIP-ie i widzicie, że te kontakty, takie jakie pacjent ma na co dzień, występują tylko i wyłącznie w tych kilku miejscach. I teraz zobaczcie, jak my pacjenta zeskanujemy i to sprawdzimy i porównamy jedno z drugim, zobaczcie, że te przygryzienia praktycznie dokładnie korelują z tą przygryzioną kalką. Czyli jak my widzimy punkty przygryzienia, widzicie, czerwone przygryzienie, czerwona kalka, przygryzienie, kalka. Jeżeli to wszystko ze sobą się zgadza, to znaczy, że to zwarcie jest prawidłowe, czyli jest takie, jakie pacjent ma, bo mamy walidację, tak? Kalka kontaktuje się z całą resztą. To tyle o tym, o rejestracji, o walidacji. Mała przerwa, więc chciałem zaprosić was z tego miejsca, bo o tym wszystkim, o czym mówię teraz, szerzej będę chciał poopowiadać na warsztatach, które będziemy mieli. Warsztaty 1, 2, 3 marca na kongresie CAD/CAM w Warszawie. Zapraszamy do hotelu Marriott. Ja między innymi wykładowcami też i będę wykładał i też będę miał taki kurs przedkongresowy. No jeżeli sobie wykupicie i kurs, i warsztaty, i wszystko, to są tam jakieś promocje, ale to już tam trzeba się bardziej zawiadywać w OptiDencie. Natomiast co na tym moim warsztacie będzie? No będziemy chcieli projektować uśmiechy. Będziemy używać program Smile Designer, tak, po to, żeby w odpowiedni sposób dać konkretny przekaz do laboratorium. Ja za chwileczkę będę o konkretnym przekazie do laboratorium mówił na podstawie swojego fuck-upa, gdzie konkretnego przekazu do laboratorium no niestety nie było. Tak? Mieliśmy jakąś zaburzoną komunikację. No jak mamy zaburzoną komunikację, to chcemy dobrze, a wychodzi jak zwykle.
Więc zaraz zobaczycie, jak to zwykle wyszło. Więc jeszcze raz, na kongresie, na moich warsztatach będziemy projektowali w programie Smile Designer, więc wszyscy, którzy chcą, to zapraszam. Weźcie ze sobą komputery, tak? Każdy dostanie komputer, każdy weźmie komputer, wgramy program w pełnej wersji, będziecie sobie mogli potestować. To będzie Smile Designer, program, w którym projektujemy 2D i tu bardziej komunikujemy się z laboratorium, bo tu w tym programie możecie nakreślić bardzo wiele różnych detali, które chcecie przekazać do laboratorium, które z waszego punktu widzenia są ważne. Natomiast jeżeli chodzi o 3D, bo my się nie bawimy jako lekarze w projektowanie, przynajmniej w moim protokole, nie bawimy się w projektowanie 3D, ponieważ nam szkoda na to czasu, tak? Do projektowania 3D już jest środowisko Exocada czy 3Shape'a czy innych programów. Natomiast używamy do komunikacji 3D z technikiem, bo też trzeba podać fakturę, teksturę, kształty, anatomię drugą, trzecią rzędową zęba. To jest taki fajny program, który się nazywa SmileCloud i właściwie w 5 do 5-8 minut jesteśmy w stanie fajny fason zębów u pacjenta dobrać, wstawić i wyeksportować te zęby w postaci pliku OBJ, który jest plikiem 3D i już technik może go wykorzystać w Exocadzie, czyli Smile Designer 2D, układy zębów i inne rzeczy, które zaraz zobaczycie dalej, a tutaj SmileCloud eksportujemy konkretne zęby, które sobie możemy poukładać do 3D, no i tak jak widzicie, projekt u pacjenta taki, praca oddana w ten sposób i mniej więcej wszystko się zgadza, tak, przypadek tego pacjenta będę właśnie omawiał na CAD-CAMie krok po kroku, ponieważ to są dwa łuki na implantach z obciążeniem natychmiastowym, Olon cyk z góry, Olon cyk z dół, wykonane całkowicie cyfrowo za pomocą takich smartfa, które mam nadzieję, że nam dzisiaj starczy czasu i uda nam się właśnie wykonać skan za pomocą tych smartfa w czasie rzeczywistym, o ile nam tutaj technologia nie jest płata jakiegoś figla. I o tym będę chciał opowiadać troszeczkę szerzej. Ale teraz właśnie o tej komunikacji, o braku planowania i o tym, co zrobić, żeby to planowanie było. To jest taki przykład mojego pacjenta. To jest jakby dojście z punktu A do B. No i nie będę to opowiadał, bo fajne zdjęcie na Facebooka. Tak, i byłem fajny, że zrobiłem stąd tu. Pięknie to wszystko wygląda, piękna praca. No ale co się w międzyczasie działo, no to wam tutaj poopowiadam. Czyli pracę wykonaliśmy na implantach. Radek Jadak wszczepiał 5 implantów w żuchwie. Adasz Nowicki wszczepiał 6 implantów w szczęce. Obciążenia natychmiastowe, praca po szablonach i tak dalej. Ja robiłem środek jako protetyk, czyli góra z dołem. No i sytuacja wyjściowa. Pacjent dotarł do mnie w taki sposób. Proteza całkowita górna, gdzieś tam pod spodem były implanty, stare implanty, które gdzieś wcześniej były wszczepione, na których była proteza, one się zdezintegrowały i tak dalej, były tam różne przeboje. Natomiast no, akurat tu z punktu widzenia protetycznego się zapatrujemy naszego pacjenta, więc praca wykonywana lat ileś tam temu, więc jak pacjent do mnie trafił, praca klasyczna, analogowa, nie było smartlag, nie było pik kamer, różnych cyfrowych urządzeń, skanery były niedokładne, no to robimy wycisk. Jak robimy wycisk, łyżka indywidualna, wcześniej też ładnie dostosowana, bo ja sobie zeskanowałem tutaj te transfery wyciskowe, więc można było już w laboratorium przygotować łyżkę tak, żeby w niej nie rzeźbić. Więc jak możecie na etapie, jeżeli bierzecie wyciski jeszcze pod Olon X, pod łyżki indywidualne, to zeskanujcie transfery, bo teraz skanery skanują metal, bo można taką opcję włączyć. Niech sobie laboratorium wydrukuje takie transfery z modelem, wstawi w odpowiedni sposób i wtedy jest prościej. Potem jak już nałożycie tej masy, no to też dobrze sobie zrobić takie punkty prowadzenia, bo jak jest masa, to nic nie widać, a jakie są punkty prowadzenia, to ładnie możecie to wszystko wkleić i jest ok. No taka podpowiedź, z której ja już właśnie nie korzystam, bo ja już tego robić w ten sposób nie muszę. No ale tutaj tak było. Bawimy się, dajemy transfery, łączymy kompozyt, przecinamy kompozyt, jak widzicie, pasywujemy, bawimy się z wyciskiem, no i to zajmuje czasu X. No i to jest mój najbardziej znienawidzony etap, którego strasznie nie lubiłem. Teraz jestem w niebo wzięty, że w dobie cyfryzacji w ogóle ten etap jest całkowicie pominięty. No co się tutaj dzieje, to sami wiecie. Próbujemy przykręcić, no i co z tego, że przykręcimy? Jak skleimy, to przecież nie odkręcimy, a jak dostaniemy tak, to się połamie często, no. To są rzeczy, które mi się bardzo często przydarzały. Prace bardzo drogie, bardzo stresujące. No strasznie nie lubiłem prac Olon X robić na implantach. A teraz je uwielbiam, bo są bardzo przewidywalne. Mam przestrzeń, mam technologię. Mogę sobie pozwolić na wszystko praktycznie jak przy robieniu protez całkowitych. Tylko ta praca jest wdzięczniejsza, ponieważ protezy nie chcą się często trzymać całkowite. Nikt ich teraz nie chce właściwie robić. Bardzo niewielu jest doświadczonych protetyków czy techników dentystycznych, którzy je robią. No i prawda jest taka, że w Polsce no, jest to praca bardzo, bardzo mocno niedoceniana.
finansowo, więc no, ja się nie dziwię, że bardzo ciężko jest znaleźć kogoś, kto to robi w dzisiejszych czasach dobrze, ale już niedługo będziemy wszystko drukować, są już piękne drukowane protezy, materiały będą miały atesty, więc myślę, że już ten problem niebawem sobie rozwiążemy. No i kolejny etap, przymiarki, tak, przymiarki, ustawy, te zęby wypadają, znowu to trzeba przykręcać, różne rzeczy robić i tak dalej, przymierzamy, testujemy, tu już jest praca w żuchwie oddana, góra gdzieś tam była na starych implantach, to się goiło, jeszcze proteza przejściowa, no bo potem będziemy projektować wszystko do immediate load 3D, więc tak jak widzicie, ja już tutaj oddałem dół, góra, kopia protezy, z którą mogłem pacjenta wstawić do tomografii z kompozytu, to jeszcze znaczniki, teraz już to też robimy troszeczkę inaczej. Tutaj chirurgię góry wykonywał Adaś Nowicki, więc tutaj mi wszczepił wszystko bardzo precyzyjnie, po szablonie, pacjent dostał pracę tymczasową, no i do domu, no i teraz praca, znowu wycisk, znowu przymiarka, tu sobie wymyśliliśmy, że skoro tutaj jest podbudowa taka, a nie inna, no to będzie hybrydowa praca, no to robimy pracę hybrydową, te zęby znowu nam odpadają, znowu są za krótkie, 50 przymiarek, bo znowu komunikacja z laboratorium, trochę dłuższe, trochę krótsze, zrób mi takie, zrób mi siakie. No i tu już doszliśmy w wielkich bólach do pracy ostatecznej, po iluś tam przymiarkach, nie pamiętam ilu, 4-5. No i tutaj właśnie wklejam takie zdjęcie, bo tak się zastanawiałem, co tutaj się wydarzyło. Ja przełożę sobie te modele, żebyście tutaj, że będę opowiadał o modelach i będę je miał tutaj założone, bo oczywiście tego pacjenta sobie też przygotowałem, żeby nie być gołosłownym, bo będę pokazywał swoje porażki i oczywiście na tych porażkach też będziemy sobie troszeczkę dzisiaj skanować, żeby było wszystko jakby złożone w jedną całość. Oczywiście robiłem zdjęcia, tak jak widzicie, tutaj praca dolna już jest tam wydrukowana, żeby nie robić wycisku, już idźmy w tą cyfrę trochę bardziej, praca ostateczna, hybryda na belce. No i ja na tym zdjęciu tutaj, jak dobrze się przyjrzymy, to tu coś jest nie tak grubo. Ja tylko podpowiem, że mierzyliśmy 4 czy 5 razy tą pracę. Cały czas pacjent zagryzał mi naprzód. Ja przeartykulowałem, przebudowywałem, nowe zwarcie i myślę sobie, co tutaj się cały czas wyprawia, że pacjent non-stop gryzie mi w ten przód. W którymś momencie, jak już chciałem po raz 5 czy 6, że naprawdę chciałem tą pracę oddać, wyekwilibrowałem, no co spowodowało, że wycieniłem te zęby też z przodu, tak, bo już nie miałem siły do tego, ileż razy mogę to powtarzać, nie wiem, co się dzieje. Dostosowałem to zwarcie, super. Pacjentowi oddaliśmy pracę, wszyscy się cieszymy, przykręciliśmy zwarcie, no i tak jak widzicie tutaj, kurczę, to jest dalej troszkę niepokojące, ale dobra, dalej to wyekwilibrowałem, już było ok, jest fajnie. I co tutaj się wydarzyło? Przychodzi ten nasz pacjent po roku, no i wcześniej oczywiście on się tam skompensował i mówi, kurczę, dzwoni, panie Pawle, coś mi się rusza, tak, i tam się coś poruszyło, przyszedł właśnie z takim odłamanym zębem, więc sobie myślę, dobra, skąd to się wzięło? I teraz jak zacząłem przywoływać sobie stare zdjęcia, tak, to widzicie, teraz jest ten model, oto zaartykulowany prawidłowo. W laboratorium, w którym tam tą pracę wykonywaliśmy, oczywiście było DFA Coisa, powinien być stolik Coisa, był cały opis pracy. I tak sobie patrzę, oczywiście no, ja wsadziłem wszystko w artykulator i po prostu tego nie zauważyłem. Teraz zwracam uwagę, jak jest praca zartykulowana, co dobitnie o tym świadczy, że jednak ma to znaczenie, w jaki sposób jest nachylona płaszczyzna okluzyjna w stosunku do żuchwy, tak, do osi rotacji żuchwy, a nie tutaj właśnie w ten dziwny sposób, w jaki jest zartykulowany tutaj. Więc w takiej sytuacji, jak te modele były tak zartykulowane, to ja sobie mogłem przerabiać, przeartykulowywać i tak dalej i w momencie, kiedy taka relacja osi obrotu była w stosunku do takiej płaszczyzny okluzyjnej, no to zawsze w tej sytuacji będziemy mieli laboratoryjnie przeciążenie zębów przednich, technik będzie nam dobudowywał, a w rzeczywistości potem się okazuje, że my mamy cały czas zawężoną kopertę funkcjonalną i pacjent uderza w przednie zęby i je rozwala. No i co tu się wydarzyło? Oczywiście to samo. Pacjent znowu przyszedł po 6 miesiącach, odłamał sobie kolejny raz te zęby, więc potem już myślimy sobie, dobra, to zrobimy to trochę inaczej, więc zrobiliśmy też train już drukowany, zrobimy tą pracę, naprawimy tą pracę, ale musimy zrobić jakąś pracę tymczasową dla naszego pacjenta, więc już bierzemy train i już zaczynamy komunikować się z laboratorium, czyli tu co nam się nie podobało, nie robimy elaboratu do laboratorium, przesuń mi ciutkę w lewo, trochę w prawo, tu delikatnie wysuń mi jedynkę, tu troszkę, jak widzicie, linia pośrodkowa w lewą stronę, tutaj trochę te osie trzeba inaczej nachylić, troszkę, ciutkę i tak dalej. No widzicie, tutaj jest konkretny przekaz. Tu nie ma troszkę, ciutkę, tak? Tu jest konkretny przekaz.
1,7 mm proszę wydłużyć miesięcznie jedynkę lewą. Proszę przesunąć maskę dziąsłową w stosunku od początku struktury do zenitu zęba 2,1 o 5 mm. Nie ma troszkę. I słuchajcie, wyobraźcie sobie, że tamta praca, którą wykonywaliśmy tak długo, w momencie, kiedy wprowadziliśmy ten nasz workflow cyfrowy, zdjęcia, projektowanie, skany, filmy i to, co widzieliście, co się przewijało wcześniej, to ta praca wykonana cyfrowo, zeskanowana z PMMA, które tu widzicie, tak, bo to jest PMMA multilayer na bazach tetanowych, wytworzyliśmy ją dosłownie w 3 dni. Tak? Coś, co robiłem 3 miesiące, można było zrobić w 3 dni. I najlepsze było to, że jak pozmienialiśmy to wszystko, ponieważ po co ja w ogóle wykonałem tą pracę? Ta praca była nam potrzebna po to, że musiałem zabrać tą drugą pracę, czyli tą starą pracę, którą zresztą też tu mam, zaraz będziecie wiedzieli dlaczego, do naprawy, tak? Czyli no nie zostawiłem pacjenta bez zębów, więc sobie myślałem, no dobra, chociaż zrobimy pacjentowi PMMA, bo to leci do laboratorium, a pacjent bez zębów przecież nie może nam zostać. Okej, więc tak też zrobiliśmy. I pacjent dzwoni do mnie po 2 godzinach od dodania pracy, ja mówię, Boże Święty, co się tym razem wydarzyło? A pacjent dzwoni i mówi, Panie Pawle, ja bym chciał, żeby właśnie takie zęby zostały, bo te mi się bardziej podobają, są dłuższe, lepiej mi się w nich funkcjonuje i tak dalej, więc proszę, jak pan będzie tamtą pracę naprawiał, to proszę zrobić ją w ten sposób. No nie bardzo, bo to jest tylko do naprawy, a to jest robione analogowo, więc ciężko z cyfry przejść w analog. Więc jeżeli my pracujemy w komputerze, robimy wszystko cyfrowo, no to przenieść 1:1 do analogu w laboratorium, które się tym nie zajmuje, no jest bardzo ciężko, aczkolwiek jest to wszystko możliwe. No niestety nie będę się w to dzisiaj zagłębiał, ponieważ jest bardzo wiele metod przejścia z pracy cyfrowej na pracę analogową, bo przecież to wszystko, co tu widzicie, w którymś momencie było wykonywane w 100% cyfrowo, a jednak mam artykulator, a jednak jest to wstawione w odpowiednim miejscu, z odpowiednim w odpowiedni sposób, bo w momencie, kiedy coś zaczynamy robić analogowo, jakiś analog touch jest w tym wszystkim, no to niestety trzeba się ubrać w artykulator i tą pracę naszą z cyfrowej zmienić w analogową, ale mamy na to procedury. Są momenty, kiedy to trzeba zrobić, są momenty, w których tego nie trzeba robić, bo już tutaj, jak tą pracę po raz kolejny zakończyliśmy, tak, naprawione, oddane, no i co, na Facebooka, nie? Ładne, przezierne, super struktura, tylko zobaczcie, jakie to B1 jest po 2 latach, jeżeli chodzi o hybrydę. To jest naturalne zdjęcie, więc ten kolor z B1 zrobił nam się A2. No i znowu, Panie Pawle, dzień dobry, coś mi się rusza. Tak, znowu pacjent mi to wszystko połamał, więc stwierdziłem, że no nie, no kurczę, zróbmy to troszkę inaczej. No i tutaj już wchodzimy w coś, co się nazywa smart flagi. Akurat już to ten cały proceder fuck-upu mojego pacjenta ciągnie się przez lata. Technologia przez te lata oczywiście się zmienia. Mamy smart flagi. Smart flagi to jest coś takiego, w Polsce jestem bardzo dumny z tego, bo to polska firma Apollo Implant Components sobie to stworzyła. Pozdrawiam producentów, pozdrawiam Grzegorza Wasiluka, który przez rok czasu albo nawet i dłużej usilnie z nimi walczył. Ja dołączyłem do zespołu troszeczkę później, więc udało nam się coś takiego stworzyć. Właściwie głównie to jest ich zasługa, ja już byłem troszeczkę jakby na finiszu tego wszystkiego. Co to jest? To są takie specjalne scanbody, jak widzicie tutaj, które pozwalają zeskanować nam bardzo precyzyjne prace pełnołukowe zarówno w szczęce, jak i w żuchwie. I dowodem na to jest też tutaj ten nasz pacjent. Ponieważ ja wcześniej dysponowałem modelem analogowym 1:1, gdzie to wszystko było wykonane wcześniej analogowo i pasywne, i wykonaliśmy potem pracę, którą za chwileczkę zrobicie, całkowicie cyfrowo, i ta praca też, jak spojrzeliśmy na ten model, była w 100% pasywna. Nawet śmiem twierdzić, że podczas przykręcania ja nie czułem żadnego oporu, nie było tego takiego specyficznego chromolenia, więc tych prac już, no ja wykonałem około 20 i wszystkie prace odpukać na razie były pasywne. Z jedną pracą ze wszystkimi miałem problem niewielki, bo tam się coś wydarzyło, jeżeli chodzi o multiunity, że były poprzekręcane, ale to nie jest historia na dzisiaj. Natomiast to działa, więc jestem bardzo z tego zadowolony, że to działa, i też workflow w skanerach jest taki na tyle fajny, że to wszystko działa w odpowiedni sposób, więc może zeskanowany nasz pacjent, zeskanowane zwarcie, góra-dół, no i teraz ja już sobie przygotowałem nasz skaner, więc jak ja bym mógł poprosić teraz i detale, i skaner, tak jest, nie wiem, czy to będzie wszystko bardzo dobrze widzę, to może detale najpierw w powiększeniu poproszę. Zobaczcie, teraz ja się tutaj do Was zbliżę, więc tak, ja już sobie wcześniej to zrobiłem, żebyśmy nie tracili czasu, czyli zrobiliśmy specjalną procedurę skanowania preskanu, postskanu, profilu wyłaniania i potem skan body. Czyli naszym preskanem jest przeciwzgryz, jest to, co mamy, czyli tą pracę, którą mamy u naszego pacjenta,
czy to jest praca tymczasowa, czy ostateczna, czy chcemy zrobić z tego kopię 1 do 1, czy troszeczkę inaczej. No ja nie chciałem idealnej kopii 1 do 1, bo zawsze coś przecież można zrobić lepiej i zaraz zobaczycie, jak ja to wszystko po kolei zrobiłem. Czyli załóżmy, że przychodzi ten nasz pacjent w dniu 0, ma zakręconą pracę tymczasową po natychmiastowym obciążeniu, ma jakiś przeciwzgryz, bądź dwie prace robimy naraz, jest to też możliwe, więc skanujemy preskan, skanujemy preskan góry i dołu i teraz poproszę skaner. Tak. Ja, żeby tu czasu zaoszczędzić, to mam zeskanowaną górę, tą, co widzicie tutaj, tak, całkowicie. Mam zeskanowany dół jako przeciwzgryz. Widzicie kalka, czyli to jest coś standardowego. Pak, 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 pak. Mamy wszędzie kalkę. Teraz sprawdzamy to zwarcie, które też już wcześniej zeskanowałem, żebyśmy nie tracili czasu. Widzicie? Góra, dół. Tak, drugie cząstkowe, góra, dół i tak dalej. Jak damy refining, to sobie wtedy możemy sprawdzić, jak te zwarcia cząstkowe wyglądają i też możemy obrócić skan i zobaczyć, czy faktycznie to się przegryza tak, jak się ma przegryzać. Więc tutaj dobrze jest sobie dać check, sprawdzić, ale tutaj też nie będziemy teraz na to tracić czasu, ja Wam to pokażę za chwilkę. Więc w momencie, kiedy mamy zeskanowany preskan, common scan, jak to się nazywa, potem przechodzimy w profile wyłaniania. I w tym momencie, jak przejdziemy w profile wyłaniania, to należy wyciąć ten nasz most tymczasowy z całego skanu, bo tutaj będziemy napisywać teraz profile wyłaniania i śluzówkę, więc ja poproszę też szczegóły w tym momencie. Dobrze, mamy szczegóły, ja odkręcam most u pacjenta i teraz będę doskanowywał śluzówkę. No musimy mieć punkty referencyjne, więc dobrze jest zostawić sobie trochę podniebienia, możemy nawet jakieś markery na tym podniebieniu zrobić, więc jak widzicie tutaj, ja to sobie zeskanuję. Tak, skanery teraz mają też taką opcję skanowania metalu, którą ja zaraz za chwileczkę tutaj włączę. Bo tu jak widzicie multiunity są odblaskowe, one się nie do końca chcą skanować. Oczywiście to nie ma tu większego znaczenia, ale tak tylko po prostu pokażę Wam dla sportu, jak można to zrobić. Skaner Carestreama, czy Dexisa teraz, ma takie podpowiedzi tutaj. W momencie, kiedy on nie do końca jest pewien złożonego skanu, to on, u niego pojawiają się takie strzałki. I tutaj zgodnie z przebiegiem tej strzałki musimy skanować modele. Po to, żeby ta strzałka nam gdzieś tutaj w którymś momencie znikła. Tylko to jest, mówię, wycięty model tej strzałki, wcześniej nie było. Ja nie wiem, czy ona mi tutaj zniknie, ale tutaj wydaje mi się, że problemem jest to, że my tutaj gdzieś chyba za dużo napisaliśmy modelu. Tak? Więc tutaj skanujemy, 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 skanujemy. O, znikła. Czyli ten model teraz, skaner już wie, że jakby model jest poskładany cały w dobry sposób, że on nie jest rozwarstwiony, nie jest poprzesuwany. Ja jeszcze teraz tutaj na chwilkę włączę skanowanie metalu. No tu niestety w studiu jest dosyć jasno, skanery jak wiecie nie lubią światła, więc to nie jest takie proste, żeby skanować w takich warunkach, ale no, jak widzicie nam się to dosyć mocno tutaj udaje. W momencie, kiedy włączyłem taki właśnie anti-reflective scanning, czyli skanowanie metalu, to całkiem przyzwoicie możemy te multiunity, główki multiunitów zeskanować, czy generalnie jakieś tam elementy różne metalowe. Na końcu pokażę Wam taki film, gdzie różne dziwne rzeczy metalowe skanuję i co ekstremalnego można już tak naprawdę skanerami zrobić. No i dobrze, teraz mamy zeskanowaną śluzówkę, mamy już zachowane zwarcie, więc ja przechodzę tutaj w skanowanie scanbody i on się mnie pyta, czy z którego skanu wziąć, więc bierzemy ze śluzówki. Teraz program musi to sobie skopiować, więc niech sobie tam kopiuje, a ja poproszę prezentację, więc żebyśmy nie tracili czasu, to co tutaj jest na prezentacji. Czyli zaraz dojdziemy do takiego momentu, gdzie zeskanujemy, tak, i będziemy mieli to, czyli brak tych wszystkich wzorników zwarciowych, woskowych, tego koszmaru przez lata, który miałem, gdzie pacjent nie potrafił mi zagryć w odpowiedni sposób, te poprawki i te wszystkie poszczególne etapy, które po prostu no, spędzały mi sens powiek, a ja to mam natychmiast, od razu, tak? Czyli my już jesteśmy na tym etapie, że my mamy przestrzeń, którą po prostu trzeba zagospodarować, nic więcej. I teraz tak, poproszę szczegóły powiększone. Teraz ja muszę sobie przykręcić te smart flagi. Gdzie tu mój kluczyk jest? Tak, czyli te smart flagi, jak to się robi? To się robi w ten sposób, że my musimy je umieścić w takich miejscach, gdzie jedna smart flaga jest przesunięta za drugą. Tak? Jedna nachodzi na drugą. Ja sobie tutaj pozwolę na przykręcenie, nie wiem, powiedzmy dwóch, tutaj jak będę opowiadał dalej, to mi koledzy pomogą przykręcić całą resztę. Okej. Dobra. Czyli idea jest taka, że nie wiem, czy my możemy dać powiększenie większe? Zoom,
Tak, bo fajnie by było dać zoom, ale nie wiem, czy to jest możliwe tutaj w tych warunkach. To ja sobie kręcę, a tu koledzy kombinują, jak zrobić zoom. Może zrobicie. Okej. Okay. Ideą skanowania takich smart flag jest to, żeby skaner w polu swojego widzenia widział przynajmniej dwie smart flagi w tym samym momencie. Tak? O to chodzi, że ma ciągłość skanowania. Widzi jedną, za chwileczkę widzi drugą i chodzi o to, że ten nasz skaner nie będzie nam się w tym momencie gubił. Więc ja tak sobie tutaj te smart flagi poukładam, żeby nam skaner się nie gubił. Tak? Widzimy coś, czy tam walczą, chłopaki walczą. Dobrze, przykręcam. I co? Mamy to. Dobrze, ja walczę i przykręcam. Okej. I ostatnia smart flaga. Zaraz wytłumaczę mniej więcej, jak ja tutaj poprzykręcałem. Może ja się zbliżę po prostu do... O, proszę bardzo, bardzo dobrze. Świetnie, w ostatnim momencie, tak? Ciach. I ciach. Tak, dobra, mam przykręcone w międzyczasie. I tutaj teraz sobie możemy to skomentować. Czyli zobaczcie, tutaj jeszcze mam nitkę dentystyczną. Te smart flagi powinny być bardzo blisko siebie, ale nie powinny się dotykać, tylko tak mniej więcej przechodzić. Więc jak sobie będziecie je ustawiać, to tak tylko po prostu, żeby jedno przechodziło przez drugie. Tak? I tutaj mamy w ten sposób. No tutaj jest ostatnia dosyć daleko, ale możemy to tak ustawić, że albo damy na przykład dwubrzeżną, mógłbym przykręcić, tak? Może nie jednobrzeżną, a może właściwie to tak zróbmy. Czyli tutaj damy taką dwubrzeżną, która będzie nam gdzieś tam występowała, czy korelowała z dwoma sąsiednimi smart flagami, które są pomiędzy właśnie tą, którą teraz będę przykręcał. System w ogóle jest systemem otwartym, więc to wygląda w ten sposób, że no jeżeli macie swoje laboratorium, to laboratorium dostanie biblioteki tych smart flag i może wtedy rozpocząć samemu frezowanie belek, projektowanie. Po prostu te smart flagi trzeba nabyć, a resztę możecie zrobić sami. Tak? Nie musicie wysyłać do konkretnej firmy, nie jesteście na żadną firmę skazani do projektowania i do wykonywania tych prac. Więc teraz tak, mam wszystkie te smart flagi przykręcone w odpowiedni sposób. Ideą jest właśnie to, żeby mniej więcej jedna nachodziła na drugą, czyli żeby skaner w polu skanowania właśnie to widział. Więc teraz poproszę, tak, mamy... Wydaje mi się, że tak, zmniejszamy szczegóły. Do tego robimy, tak, świetnie. Do tego robimy okno skanera. Ja tylko powycinam stąd te multiunity. Aczkolwiek skaner i tak mi napisze jedno na drugie, więc nie do końca jest to konieczne, żeby to robić. I oczywiście też fajnie, żeby mieć odpowiednie punkty referencyjne. Więc ja teraz przystąpię do, o, może tak, jest dobrze, do skanowania. O, zobaczcie, już tam smart flaga jest w okienku i mają być dwie. Mamy dwie. Tak, mamy trzecią. Tak. Wracamy. Jedziemy dalej. Tak, mamy tu kolejną. No tu będzie trochę ciężko, bo jest strasznie jasno. Tak, jak właśnie wam mówię. I tak jestem pod wrażeniem, że ten nasz skaner... że ten nasz skaner jest w stanie przy tej jasności skanować. No tak jak mówię, no technologia się zmienia. Kiedyś trzeba było gasić światło i praktycznie skanować po ciemku. Teraz jest tak, że praktycznie no, niektóre skanery całkowicie nie wymagają tego typu rzeczy. I jedziemy dalej. I tak jak wspomniałem, no potrzebne jest nam trochę punktów referencyjnych. Gdyż jeżeli skaner widzi kilka takich podobnych rzeczy, to może się okazać, że on gdzieś nam taką smart flagę nadpisze w odpowiednim miejscu, co się właśnie wydarzyło tutaj wcześniej,
Ja w tym momencie, kiedy ta smart flaga jest nadpisana tutaj, o widzicie, że tu wszystko mam i tutaj się takie rozwarstwienie pojawiło. Fajnie, że to wyszło, bo to od razu wychodzą takie prawdziwe, naturalne problemy w skanowaniu, więc to, co robimy w tej sytuacji, no wycinamy ten element, i doskanowujemy jeszcze raz. Tak jest. Czyli lecimy jeszcze po śluzówce, czyli mamy punkty referencyjne, lecimy. Tak, mamy to wszystko. Ciach. I właściwie już wszystko, co powinienem zrobić, mamy zrobione. Chyba nam to wystarczy. I teraz dajemy refining scan. Ciach. To się tutaj robi nam refining, więc ja w tym momencie lecę dalej z prezentacją, bo nie będziemy marnować czasu na refining, czyli zaraz to, co tu, to co się tam skanuje w skanerze, to sobie zaraz zobaczymy. Tak naprawdę mamy tą sytuację, którą widzicie tutaj, więc mamy wysokość zwarcia, mamy relację zwarciową i teraz w tym momencie musimy sobie dobudować zęby, czyli workflow wygląda w ten sposób, że pacjent przychodzi na wizytę, skanujemy go smartflagami, robimy przymiarkę od razu belki tytanowej, przynajmniej ja tak robię, no możecie zrobić przymiarkę samej belki, możecie zrobić przymiarkę belki aluminiowej, no tak jak się dogadujecie z technikiem. Nam te prace pasują, wam powiem szczerze, nie przypominam sobie, żebym miał jakikolwiek problem ostatnimi czasy, więc no jeżeli miałbym jedną niepasującą pracę na 20, to naprawdę jestem w stanie zaryzykować ten czas, żeby wziąć tą belkę ostateczną do przymiarki, łącznie z przymiarką czy PMMA, czy wydruku, to już od was zależy, czy będziecie mierzyć wydrukowaną rzecz, czy PMMA. My robimy tak, że pacjent dostaje belkę z PMMA, nosi ją sobie kilka tygodni, przyzwyczaja się do tego i w momencie, kiedy potrzebujemy zrobić jakieś modyfikacje, no to wtedy robimy i dostarczamy pracę ostateczną. Czyli tak naprawdę w 3 wizyty jesteśmy w stanie zamknąć cały temat. Czyli mamy skan, przymiarka, smile design, belka z PMMA wymieniana na pracę ostateczną. I tak to mniej więcej wygląda. Znowu wracamy, to jest akurat ten nasz pacjent, gdzie mamy tą wysokość zwarcia zachowaną. I teraz u pacjenta właśnie akurat tutaj mierzyliśmy belkę i na tej belce mierzyliśmy strukturę. No i teraz wracam właśnie do tego projektowania, czyli wracam do mojego pacjenta. Tutaj bym prosił otworzyć okienko ze skanerem, tak, z komputerem skanera. O, bardzo dobrze. I słuchajcie, tutaj skan nam się poprawia, to jest dokładnie ten pacjent, to jest to dokładnie zdjęcie, które my robimy, jeszcze drugie zdjęcie jest takie z podłożoną kalką, żeby był lepszy kontrast, tutaj dla zobrazowania tej kalki nie kładę pod spodem, natomiast mam tutaj program do projektowania. U pacjenta mamy twarz nałożoną na retrakcję, te zdjęcia są powtarzalne, jedno i drugie jest takie samo, potem na podstawie tych zdjęć robimy u pacjentów projekty i teraz tak jak wam mówiłem, troszeczkę tą pracę chciałem zmodyfikować i znowu troszeczkę powiedziałem wam, ale tutaj w protetyce, w komunikacji z laboratorium nie ma troszeczkę. Tutaj mamy konkretne liczby. Tutaj widać, co gdzie chcemy uzyskać, co chcemy wsunąć, wysunąć czy przesunąć. Tu jest akurat, nie chciałem wiele zmienić w projekcie u pacjenta, ale mamy kilka wariacji. I to jest właśnie coś, czego my się uczymy na drugim module mojego szkolenia z cyfrowej stomatologii, z cyfrowej protetyki w Polanicy właśnie, w naszym centrum szkoleniowym. To jest kolejny konkretny przekaz, czyli jeżeli mamy zaburzone osie zębów i technik, przecież w egzokadzie jest w stanie wykorzystać to zdjęcie i nałożyć, to wy mu konkretnie możecie pokazać, jakie mają być linie nachylenia. Możecie mu wysłać zdjęcie z liniami, bez linii, konkretną długość zębów, możecie wiele rzeczy pomierzyć, możecie zrobić pacjentowi też symulację, jak ma to wyglądać, z troszeczkę zmienionymi zębami. Tą symulację możecie też pacjentowi pokazać, możecie wysłać ją do laboratorium, możecie porównać sobie zdjęcia ze sobą, jak jest teraz, jak jest przed, jak jest po, takie jakby własne odczucia możecie wtedy mieć, jeżeli chodzi o tego typu pracę, bo czasami właśnie te zdjęcia wykorzystuję po to. No wiecie, też rozmowa z pacjentem, możemy to dowolnie te zęby wysuwać, przesuwać, przemieszczać w różne miejsca. Jeżeli na przykład te siekacze są za długie, no to przecież możemy je skrócić
skrócić, zobaczymy jak będzie teraz. Możemy zrobić też kolejną wariację. Zrobimy tak, że powiedzmy mamy wariację numer 2, siekacze skracam o ileś tam, powiedzmy oba są krótsze, reszta zostaje, no i teraz sobie możemy porównać wariację pierwszą z wariacją drugą i omawiać z pacjentami właśnie tego typu rzeczy. Ja lubię ten program dlatego, że ten program potrafi wskazać, czy potrafi pokazać, co realnie pacjentowi możemy zrobić. Bo to jest jakby realny projekt. Jest dużo programów na rynku, które robią wow. Potem robimy projekt, no i pacjent, nie daj Boże, jeszcze zostanie ten projekt na maila, ogląda super rzeczy, których niestety nie jesteśmy w stanie stworzyć. Bo czasami się tak zdarza, więc ja raczej staram się tu być ostrożny. No dobrze, to wygląda mniej więcej tak projekt uśmiechu, który wysyłamy do laboratorium. Tutaj możemy sobie rozpisać, które zdjęcia możemy wysłać, w jakiej postaci te zdjęcia mają być wysłane i robimy eksport. Technik nakłada te zdjęcia w i generalnie, tak jak mówiłem, ma konkretny przekaz. Więc wracamy do naszego skanu. Jak widzicie, tutaj już zakończymy temat ze skanerem. To jest preskan pracy, które widzicie. To jest to, co pękło. Panie doktorze, rusza mi się. Tu chciałem dokonać drobnych modyfikacji u naszego pacjenta, więc jak widzicie, te drobne modyfikacje były. I to wysyłam do laboratorium, więc laboratorium nie tylko korzysta z preopu, tylko nakłada sobie te zdjęcia i dokonuje właśnie mi tych modyfikacji. Tu mamy profil wyłaniania i to jest to, co jest najważniejsze. Ja mam tą wysokość, mam tą ilość miejsca i to jest świetne, a tu mam też smart flagi. Też sprawdzamy, czy one nam się zeskanowały dobrze. Ja Wam polecam, czy robicie smart flagi, czy jakiekolwiek inne skanbody, czy w ogóle cokolwiek nie sprawdzacie, wyłączcie kolor. Tak, bo czasami jest tak, że skórki te w 3D jak zaczynają nachodzić, bo jak wygląda kolor? Jest plik STL i on jest pokryty tak jakby skórką z koloru, czyli plik PNG lub JPG jest nałożony jak taka skórka na plik czarno-biały, czyli na plik ten. I czasami to nie do końca działa, czyli w rezultacie możecie mieć jakieś dziury, jakieś czarne przestrzenie. To nie bójcie się tego, bo to nie jest źle zeskanowane czasami. Akurat nie mam takiego przykładu, żeby pokazać. Po prostu wyłączcie kolor, bo bez koloru to będzie wszystko widoczne. I sprawdzamy dokładność naszego skanu, naszych scan flag, smart flag. Tak? Wystarczająca ilość powierzchni, którą mamy zeskanowaną, żeby były rozpoznane w egzokadzie przez waszego technika i w odpowiedni sposób zaprojektowane. Więc jak widać, wszystko mi się tutaj zgadza. Zobaczcie, pierwsza wizyta i jeszcze dwie i koniec. Dobra, tak mniej więcej wygląda nasz ten skan. To ja poproszę z powrotem prezentację, no i brniemy do końca. Więc tak jak wspominam, tu nie ma trochę. Tak jak nie tu wiem, jest trochę. Coś mi się dalej tu nie podoba. W tym, bardzo lubię to. Coś tu nie gra. No ale to już chyba, nie wiem, z 10 wersja jest. Skąd ja mam wiedzieć, co ty masz na myśli? No to weź może ten na środku ten wyraz rozstrzel na całą szerokość. No ale to jest spójnik i. Jak ci mam go rozstrzelić? Aha. Ja myślę, że w pełnej wersji tym filmem zacznę wykład na CAD-CAMie, bo jest dosyć z jednej strony śmieszny, no a z drugiej strony taki trochę smutny. Więc no tak wygląda ta nasza praca, czasami ta komunikacja. No i słuchajcie, zobaczcie, po tym PMMA mamy tutaj wizytę numer 3 już, tak, bo to już jest praca ostateczna, tam mieliśmy pracę tymczasową. Belka, wyfrezowany cyrkon, pomalowany, pełny kontur, multilayer. To jest belka, na której wcześniej było to nasze PMMA, czyli już pontiki, profile wyłaniania, inne tego typu rzeczy, pacjent zaakceptował PMMA, to on przychodzi na trzecią wizytę rano, w momencie, kiedy już jest zmieniona praca na podstawie naszego smile designu czy innych rzeczy, to tylko ta część pracy jest zmieniona. Belka zostaje wcześniej, bo jest zdefiniowana praca wcześniej. Pacjent przychodzi, ja odkręcam pracę, ściągam z tej belki PMMA, czyszczę i potem cementujemy na tej samej belce pracę ostateczną. Tak? Czyli tak jakby jedna wizyta składa się z dwóch wizyt. Czyli cementujemy, przykręcamy z powrotem, no i pracę mamy skończoną. Macie przed, macie po i teraz to sobie można wrzucić na Facebooka, mam nadzieję, że to będzie działać. Więc teraz Wam będę chciał jeszcze pokazać na sam koniec takie karkołomne rzeczy, które tutaj można zrobić skanerami. To specjalnie sobie wybrałem taką pracę. To jest taki moduł, w którym możemy skanować protezy 360 stopni i te protezy 360 stopni łączone są z bezzębnymi wyrostkami bądź częściowo zębnymi wyrostkami, więc ja sobie już wybrałem, co jest najtrudniejsze z najtrudniejszych, czyli macie tutaj bezzębny wyrostek wszczęcy z jakimś resztkowym uzębieniem, a w żuchwie to w ogóle pacjent przyszedł, panie doktorze, coś mi się rusza,
Czyli jak widzicie, proteza szkieletowa na zatrzaski, tak, która no, trzymała się, tak jak widzicie, na takich resztkowych zębach. Ale ja tym chciałem pokazać, co te skanery teraz potrafią. Czyli w momencie, kiedy ja zeskanuję protezę 360, nawet jak ciężko nam czasem ją skanować, to wypsikać sobie możecie kalką artykulacyjną. Chociaż teraz praktycznie już tego robić nie trzeba. Zobaczcie, co te skanery teraz potrafią. Zeskanować metal, zeskanować w środku korony, zeskanować protezę połączoną ze sobą. I teraz będzie czary-mary. Mamy zeskanowaną protezę dolną, bezzębny wyrostek. I teraz tu jest taki moment enter matching. I zobaczcie, co tu się wydarzyło. Bezzębny wyrostek szczęki, częściowo zębowy wyrostek żuchwy. I macie wysokość zwarcia, która jest zdefiniowana przez protezy, które nosi, nie wiem, 30 lat pacjent. Czyli jest i wyekwilibrowany, i ustawiony w odpowiedniej pozycji. Więc tylko, nie wiem, podnieść jak potrzebujecie, obniżyć jak potrzebujecie, jak znajdziecie sobie hinge axis, nie ma żadnego problemu i macie znowu tą relację, czyli tak naprawdę projektując, czy robiąc protezy częściowe, całkowite, czy prace złożone, gdzie są i protezy, i mosty, i korony, i różnego typu rzeczy, no to teraz technologicznie jesteśmy w takim momencie, jakbym prosił o powiększenie siebie, już tutaj pokażę na takich wydrukowanych protezach, to drukując protezę 360, drukując podłoże, jesteście w stanie właśnie ten świat cyfrowy przenieść do świata analogowego, bo jeszcze biorąc stolik Coisa, na przykład DFA, drukując to wszystko w odpowiedniej relacji, to się złamało, ale powinna być w wysłupkach odpowiednia relacja, to macie zachowaną tą wysokość zwarcia. I to wtedy, jak trzeba już pójść dalej w świat analogowy, bo w tym momencie trzeba, bo musimy zrobić protezę, bo jeszcze cyfrowo ciężko w Polsce wydrukować, to sobie przekładamy w artykulator. Ustawione to jest według naszego Smile Designa. Według naszego Smile Designa jeszcze przecież możemy zaprojektować na protezie, zdefiniować na protezie wax up, tak? Czyli nie drukujemy starej protezy, tylko drukujemy, powiedzmy, nowy kształt zębów na starej protezie, wysłać do laboratorium i powiedzieć, proszę mi to zrobić, tak jak mamy to zrobione tutaj, 1:1. To ja już tutaj, żeby nie być z naszych pacjentów, co my zrobiliśmy? Wzięliśmy protezę starą, tak? Mamy starą protezę, którą pacjent nosił. Na tej protezie zrobiliśmy smile design, no i potrzebujemy nową wysokość zwarcia, więc wzięliśmy protezę tamtą, poprosiłem, proszę mi zrobić na niej wax up cyfrowy i to jest tak naprawdę cyfrowy wax up, mock-up, nie, to jest chyba już mock-up na protezie z wax upu. I ta proteza powędrowała u pacjenta w ustach, ona była wysokością zwarcia, to zwarcie zarejestrowaliśmy, żeby uzyskać tą relację. I teraz mówimy w laboratorium, proszę zrobić kopię. 1:1 i to jest ta kopia, 1:1. Tak? Czyli już zaczynamy pracę analogową, ale to, co ma technik, wszystko. Wszystkie niezbędne informacje. Kształt zębów, nachylenie, odchylenie, wszystkie estetyczne parametry, funkcjonalne też, bo przecież jak jedna i druga jest podścielana, możemy wyekwilibrować, którą zresztą tu wyekwilibrowałem protezę. I tylko proszę zrobić kopię. Po prostu 1:1. Teraz, ale niedługo myślę, że będzie tak, że już po prostu press enter, będziemy sobie wszystko mogli wydrukować i tak w tą stronę to wszystko zmierza. Tak to mniej więcej wygląda. Więc myślę, że na dzisiaj wyczerpałem temat, który chciałem Wam przedstawić. Z tego miejsca też bardzo, jeżeli Wam się podobało, oczywiście chciałbym Was zaprosić na kursy i szkolenia do mnie, do Polanicy. Na kursy zostań cyfrowym protetykiem, celowo cyfrowa konsultacja protetyczna. Kurs się składa z dwóch modułów. Na pierwszym module uczymy się, jak poprawnie robić zdjęcia, skanować błędy w skanowaniu, projektować i pisać plany leczenia. Na drugim module cały dzień projektujemy, no i uczymy się zaawansowanych metod skanowania, takie jakie pokazywałem tutaj, czyli właśnie implanty, smart flagi, protezy 360, różne rzeczy. To zależy też od grupy, co grupa sobie życzy. Tak, bo mamy tych właśnie prac bardzo dużo do pokazania, więc moje kursy są dosyć mocno interaktywne, więc w zależności od tego, co potrzeba, to takie rzeczy Wam pokazujemy, tak się z Wami dzielimy wiedzą. I to jest jedna z naszych propozycji, czyli dwumodułowy kurs cyfrowej protetyki, czyli cyfrowa protetyka, planowanie leczenia, dwa moduły. Mamy także kurs lekarz-technik, czyli przyjeżdżacie ze swoim technikiem, przyjeżdża Wasz technik, przyjeżdżacie Wy i role się odwracają. Technik skanuje, technik robi zdjęcia, a lekarz projektuje w egzokadzie i macie odwrotne pytania i wtedy wszystko nagle okazuje się jasne albo inne,
gdyż wiemy, gdzie są ograniczenia, wiemy, jak zaprojektować koronę na przykład w Verti, wiemy, czego unikać. Technicy zaczynają się cieszyć, że wtedy łatwiej jest im projektować pracę przy koronach Verti, a nie jak teraz panuje powszechne przemyślenie czy stereotyp, że nikt tego nie lubi robić, albo jest to no, bardzo trudne do zrobienia. Nie jest, więc zapraszam wszystkich serdecznie na kursy. Ja jestem zwolennikiem porównania, bo na kursach mamy różne skanery, różne sprzęty, różne aparaty. Możecie wszystko dotknąć, wziąć do ręki. Systemy przewodowe, systemy bezprzewodowe, kompaktowe, mniejsze, większe, oryginalne, chińskie i tak dalej. Więc każdy znajdzie na pewno coś dla siebie. No i kursy są praktyczne, intensywne. Mówię na nich dosyć sporo różnych rzeczy. No i tej wiedzy cały czas przybywa, cały czas ją modyfikujemy, więc myślę, że jeżeli już jesteście na etapie, na którym wiecie, że od stomatologii cyfrowej nie ma odwrotu, bo nie ma, bo to się inaczej nie skończy, to będzie tylko i wyłącznie lepiej, to wszystko jest na tyle precyzyjne, że myślę, że to jest tylko kwestia przećwiczenia procedur, tak? Bo jeżeli mamy jedną procedurę opanowaną i dołożymy sobie gdzieś tam w trakcie drugą, no to może się okazać, że bezpieczną drogą dojdziemy do domu, czego Wam wszystkim serdecznie życzę. Bardzo dziękuję za uwagę. No i teraz myślę, że zostały nam pytania, także ja bym bardzo prosił o przełączenie. Tak, to wyłączamy, włączamy. Jak utrzymuję pacjenta w CR po szynoterapii w trakcie leczenia orto? Kurczę, no to jest dość złożony temat. No to jest sprawa taka, że ja dostarczam tego pacjenta w CR do naszego ortodonty, do naszych ortodontów i oni w różnoraki sposób tego pacjenta starają się utrzymać, natomiast no ja muszę tego pacjenta kontrolować. To jest bardzo trudne zagadnienie, na które do końca no, nie mam jednoznacznej odpowiedzi i myślę, że no, temat jest bardzo szeroki i no, chętnie bym się podzielił na dodatkowym webinarze i też ten temat będę zgłębiał, bo tutaj współpraca jest dosyć trudna. Możemy mieć różne turbobajty na przykład, możemy mieć różne dodatkowe elementy kompozytowe utrzymujące relację centralną u pacjenta. No najlepiej, żeby ten pacjent był chociaż w trzech czy w dwóch punktach kontaktu, w trzech, czterech może, tak, żeby nie były stawy przeciążone, żeby nie były mięśnie przeciążone, ale to jest dosyć trudne do utrzymania. Natomiast my na pewno będziemy nad tym bardzo usilnie pracować, bo to jest jakby kolejna rzecz, którą chcę zgłębiać. Czy mamy jeszcze jakieś pytania dodatkowe? Czy da się mieszać skanami bez zmiany pionowego wymiaru zwarcia w shiningu? Ja nie wiem, czy ja do końca rozumiem to pytanie. Czy generalnie chodzi o to, czy dodatkowe skany dokładamy? Może chodzi o preskan i postskan? W każdym skanerze, no jeżeli o to chodzi, tak? W każdym skanerze, praktycznie w każdym oprogramowaniu każdego skanera jesteśmy w stanie zarejestrować, nie wiem, preskan, postskan i różnego tego typu rzeczy bez utraty tego pionowego wymiaru zwarcia. To może jak wróćmy do prezentacji, bo spodziewałem się tego pytania, więc ja może przeskoczę tutaj z mojej prezentacji do odpowiedniego miejsca, bo tutaj też właśnie o takie coś... Jeżeli to jest odpowiedź na wasze pytanie, to sobie tutaj weźmiemy prezentację. Czy w Shiningu, czy w innych skanerach, to nie ma znaczenia. Jeżeli o to chodzi, to tak. Tak? Wszystkie topowe skanery mają taką możliwość, więc tutaj pokrótce powiem. Mamy preparację pełnego łuku. Tak? Na dole już jest coś zrobione, na górze jest mock-up. Pacjent jest wyekwilibrowany. Tutaj widzicie ta mapa okluzji, którą nam proponuje skaner. No oczywiście ja nic po tej mapie nie jestem w stanie stwierdzić. Tak? Są jakieś czerwone punkty przenikania się skanów ze sobą, ale czy to jest prawidłowe, tego nie wiem. Tu właśnie potrzebne są przegryzienia na tym skanie i ta czerwona kalka, o której mówimy. Więc mamy pacjenta gotowego do preparacji, założony wyekwilibrowany mock-up dolny i górny i preparujemy. Mamy preskan, przechodzimy w podskan i teraz nie możemy wszystkiego wyciąć naraz, bo skaner może stracić tracking. Co się może dziać właśnie w shiningu, ponieważ w shiningu teraz definiujemy
pracę post-scan, czy to wszystko, co chcemy zeskanować, musimy zdefiniować natychmiast przed rozpoczęciem skanowania, więc ja bym Wam zalecał, że jeżeli coś by Wam poszło nie tak, to najpierw zróbcie preskan, zapiszcie ten preskan w Shiningu i pracujcie na kopii. To bym Wam polecał, bo w momencie, kiedy czegoś za mało wytniecie, coś Wam się zmieni w trakcie skanowania, to nie będziecie w stanie wrócić do tego momentu, w którym byliście wcześniej, a będziecie mieli taki kurek bezpieczeństwa, którym będzie ten skan zapasowy. To oczywiście na pewno się zmieni, bo to jest jakby taka pierwsza rzecz na mojej wishliście, jak testowałem skaner, który bardzo lubię zresztą, bardzo szybki, fajny, wygodny, dokładny skaner, tylko to jest jakby taka jedyna rzecz, którą ja w pierwszej kolejności będę chciał zmienić i oni to na pewno zmienią. Właśnie myślę, że to jest tylko kwestia czasu. Ale w innych skanerach, takich właśnie jak Dexy, z którym tutaj pracujemy, czyli Kerstin kiedyś, no to zobaczcie, skanujemy jeden kwadrant, wycinamy, tak? Widzicie, jest preskan, zeskanowany w preskanie, mamy wycięty ten kawałek, mamy wypreparowany ząb, tak, verti, pod nakład częściowy, głębokie verti, bo tam trzeba było zrobić profil wyłaniania, skanujemy jedną część, skanujemy potem po przeciwnej stronie drugą część, czyli drugi kwadrant, tak samo preparacja przez mock-up, w odpowiedni sposób, minimal invasive prep, pod nakłady, zeskanowane. Teraz trzecia część, tak, trzeci kwadrant, skanujemy, preparujemy trzy zęby, skanujemy, potem preparujemy kolejne trzy zęby, skanujemy. Jak widzicie, ja używam, nie używam w ogóle nitek, to jest retrakcja za pomocą diatermii plus pianka alustat i różne hemostatyki uciskowo-retrakcyjne, więc to nazwaliśmy sobie hemomechaniczna retrakcja, DRCT, czyli Diathermy Guided Chemomechanical Retraction, tak to sobie nazwałem. O tym też bardzo dużo opowiadam na drugim module naszego kursu, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam. No i zobaczcie, jest preskan, postkan, tak, i to jest, mam nadzieję, że to jest ta odpowiedź na Wasze pytanie, czy są te skany zachowane. Tak, w Shiningu też. W każdym skanerze sensownym jest to zachowane, czyli zobaczcie, wysokość zwarcia i co mi się bardzo podoba w Shiningu, to też jest, tak? Czyli w Shiningu i w Kerstreamie jest bardzo szybki dostęp do takiego przekroju poprzecznego. To jest jakby dla mnie genialne narzędzie z punktu widzenia protetyka, który przede wszystkim zajmuje się pełnymi łukami. Zobaczcie, preskan z postskanem i wy możecie sobie jeszcze zrobić taki piękny przekrój tomograficzny przez ten preskan z postskanem. Wszystko możecie pomierzyć. Pacjent siedzi na fotelu. W momencie, kiedy czegoś Wam tutaj brakuje, to nie musicie używać tych silikonowych, pociętych takich indeksików, żeby zmierzyć, czy tam wystarczająco mamy miejsca, czy nie, co mnie zawsze wkurzało. To pięknie na Facebooku wygląda, każdy tymi kęskami pociętymi żongluje, ale to nie zawsze w praktyce, sami wiecie, się sprawdza. I to jest takie dosyć mocno upierdliwe, bo trochę to zajmuje czasu i nie jesteśmy pewni, bo też wszystko mierzymy na oko. A wiecie, no cyfrowej stomatologii niczego nie musicie robić na oko, bo tu macie znowu konkretny przekaz, jak widzicie, do 100 mikronów mamy to wszystko pomierzone, więc bardzo precyzyjnie. No i w tym momencie, jak już to wszystko mamy, mamy preskan, mamy postskan, mamy odpowiednią ilość miejsca, widzicie, ta odpowiednia ilość miejsca tu była. No co jest w stomatologii cyfrowej fajne? No jeżeli podrobimy takie prace złożone, to możemy te modele wysłać na specjalny kolorowy wydruk, tak jak my wysyłamy do Austrii, tak jak na przykład to jest wydruk z Austrii. Drukarka Stratasys, która drukuje w wielu, wielu kolorach, miękkie, twarde, wszystko co sobie możecie zażyczyć, śluzówkę odpowiednią, więc to jest super. Przebarwione zęby też, więc te kikuty pod spodem są w taki sam sposób przebarwione na wydruku jak w rzeczywistości, więc też technik ma pole manewru, bo ma też konkretny przekaz, bo widzi te przebarwienia. Więc same plusy, czyli jak widzicie model wykonany w Austrii, Maxy, cementowanie na Facebooka w Kofferdamie, adhezyjne. Ja generalnie jak mam niezbyt grube preparacje, tam gdzie dochodzi kompozyt, to cementuję praktycznie wszystko na flow, światło utwardzalne i tak to wygląda. Więc myślę, że to już chyba wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Bardzo serdecznie dziękuję za pytania. Myślę, że w przyszłości webinarów też będzie więcej. Jeżeli chcecie konkretnie o coś zapytać, to myślę, że mógłbym przygotować taki webinar oparty na konkretnych pytaniach, tak jak tu dostaliśmy, no myślę, konkretne pytanie, to chciałem udzielić konkretnej odpowiedzi, oczywiście bazującej na konkretnym przykładzie pacjenta, bo to jest też dosyć istotne. Bo to, co tu Wam dzisiaj pokazywałem, to są konkretne przykłady pacjentów, to jest życie, które wygląda na co dzień i problemy, które staramy się rozwiązywać na co dzień. Także, reasumując wszystko, jeszcze raz bardzo dziękuję za uwagę. I
Zapraszam na kolejne webinary, zapraszam Was na kursy i życzę miłego wieczoru. Cześć!